Przede wszystkim kobiety. Trzeba unikać, unikać bo Napra są. Naprawdę? Tak. Stary, jakbym ci przytoczył tu kilka historii, to, to co nam. Co a możesz nam... przytoczyć, bo to jestem ciekawe. I to, I to jest rzeczywiste zagrożenie, no bo na mężczyzn bardzo działają tak. na kobiety. Prosty przykład. No, poznajesz kobietę, zabierasz ją do hotelu. Nie robisz czegoś takiego, że otwierasz drzwi, ją wypuszczasz, po prostu z nią schodzisz na dół, żeby ją do taksówki odprowadzić, jeśli w recepcji nikogo nie ma. Musisz zrobić coś takiego, żeby ktoś się pojawił, żeby widział, że ona wyszła stamtąd cała. Czy chciałbym spróbować dostać do NBA? Moje nastawienie było mega negatywne. Ale jak to jest możliwe, że ty byłeś nastawiony do tego? Ja, ja to słyszałem to właśnie, że powiedziałeś, że byłeś taki trochę. Nie byłeś pewien i tak sobie myślę, kurde, przecież NBA to jest szczyt marzeń no, dla każdego Tak, Oczywiście. Pod tym względem jak najbardziej chciałem trafić do NBA, ale słysząc ciągle, że się nie nadaje, że powiem sobie odpuścić i w ogóle to. I to sam... aż taki wpływ na Ciebie miało? Wiesz co, myślę, że tak. Myślę, że tak. Gdzieś to z tyłu głowy ciągle się działo. To byli trenerzy topowych klubów NBA, więc. Znałem ich z telewizji i nagle jestem obok nich. Przychodzą, witają się ze mną. To było dla mnie ogromnym szokiem. No i wiesz, no i teraz trzeba pokazać, co potrafię. Cezary Trybański, cześć. Cześć, witam serdecznie. I zacznijmy od tego, że powiesz ludziom, czym się zajmujesz, albo czym się zajmowałeś, to już jak, jak ty wolisz to ująć. Obecnie zajmuję się promocją koszykówki. W ramach tego prowadzę swoją fundację pod skrzydłami które jest Akademia Koszykówki plus robimy różnego rodzaju eventy, jeździmy po całej Polsce. Właśnie chcę dzielić się tym doświadczeniem, które nabyłem grając przez ostatnie 20 lat w koszykówkę. Tak, wcześniej grałeś w Polsce, w Europie, ale też przede wszystkim grałeś w NBA w Stanach. Dokładnie tak. Zaczynałem w Polsce, później trafiłem do Stanów, tam spędziłem kilka lat. Później w Europie byłem, więc troszkę klubu widziałem. Tak, tak. Zdecydowanie zdobyłeś troszeczkę doświadczenia, jeśli chodzi o koszykówkę. Um, czyli jak prowadzisz teraz fundację, to czym głównie chcesz się dzielić? Jakby co, co uważasz, jakie, jakie doświadczenia zebrałeś, które chcesz głównie przekazać tutaj w Polsce? No co? Przede wszystkim chcę zarażać dzieci koszykówką, bo zauważyłem, że w Polsce stawia się już na takich ukształtowanych zawodników, zapomina się o tej młodzieży. I. W Stanach zawodnicy wychodzą do, do, do szkółek, do, do różnego rodzaju przedszkoli, gdzie pokazują właśnie różnego rodzaju triki, zabawy z piłką i, i w ten sposób zachęcają dzieci do uprawiania tego sportu. Ale takie największe wrażenie, jakie dla mnie zrobiło, to po jednym z kiedy grałem na Litwie, no Litwa, Mekka, Koszykówki, tam wychowuje się najlepszych zawodników, na serio? W na, na, w Lidia, tak, tak jest? Litwa jest bardzo silna, mocna koszykarsko i właśnie po jednym, po jednym z treningów, kiedy byłem ostatnim zawodnikiem, który opuszczał halę, poszedłem do szatni, tam się wykąpałem i rozciągałem, różne rzeczy robiłem, po czym słyszę, że odbijają się piłki na hali i wróciłem na ten trening, bo byłem zaskoczony, kto tam jest, przecież już wszyscy wyszli, jestem ostatni, kto tam trenuje. I Co mnie zaskoczyło, trener, który prowadził naszą drużynę, prowadził trening dla dzieci 4-5-letnich. Cztero, pięcioletnie. Tak, już w tym wieku zaczynają zaszczepiać ko koszykówkę u, u tych dzieciaków, stąd się biorą wychowankowie. U nas, u nas tego brakuje. Okej, okay, czyli ty widzisz w tym taką misję, żeby zarażać tym. Y czyli ty też, jeśli pracujesz z dziećmi, to to jest taki wiek, czy jakieś starsze? Nie, nie. My już pracujemy z troszeczkę starszymi. Zaczynamy od siódmego roku. W naszej Akademii Podopiecz mamy, zaczynają od siedmiu lat. Y mamy grupę siedem 9 ale są takie perełki, które w wieku 6 lat już się pojawiają, mimo że są młodsi, wcale nie odstają od tych 8-latków, z którymi są w grupie. Myślisz, że ile trzeba by mieć lat, żeby zacząć wykazywać jakieś predyspozycje do tego, żeby grać w koszykówkę? No właśnie tutaj nie ma nie ma takiego limitu, bo ja zacząłem dość późno, bo w wieku 17 lat i wiele razy słyszałem od trenerów, że dla mnie jest za późno, że szkoda mojego czasu, że ja powinienem sobie odpuścić, po co ja to w ogóle trenuję, ja na tyle kochałem ten sport, że, że po prostu chciałem to robić, mi sprawiało frajdę to, że, że wyszedłem sobie na podwórko porzucać, a to, że miałem możliwość trenowania w klubie, to też to, to nie był taki profesjonalny klub, to z juniorzy, to już mi sprawiało frajdę, a, a, ale kiedy trafiłem do jednego z najlepszych klubów w Polsce, to już było coś niesamowitego. Mhm. Czyli mówisz, że jak miałeś 17 lat, zacząłeś, i trenerzy mówili ci takie, że jakby co to za trener, który się w ten sposób komunikuje ze swoimi zawodnikami? To znaczy, wiesz co, trzeba pamiętać, że to było, oj, to już będzie ponad 25-27 lat temu, więc ta mentalność trenerów była troszeczkę inna. Mhm. Często właśnie przez krytykę. Trenerom się wydawało, że tak motywują zawodników. Wielu moich kolegów, którzy mieli naprawdę ogromny potencjał, poddawało się i rezygnowało. Ja słysząc słowa, że się nie nadaje, nie poddawałem się, wręcz przeciwnie, chciałem udowodnić, że ten trener się myli. Miałem też taką sytuację, gdzie kiedy zaczynałem ocierać się o kadrę, o reprezentację, była reprezentacja główna A i rezerwowa B. I ja kiedy dostałem to pierwsze powołanie do, do, do tej reprezentacji B, bardzo się cieszyłem, że w końcu ktoś zauważył moją ciężką pracę, a nie ciągle tylko słyszałem, że się nie nadaje, że powinienem odpuścić. Nagle ktoś mnie zauważył, więc byłem mega szczęśliwy. I, i, i pamiętam, kiedy wróciłem z takiego zgrupowania, wykonywałem, że to osobiste podczas treningu, to tutaj tre, od trenera padały słowa, nie doszły kadrowi, czy nigdy nie zagra w kadrze, a zobaczcie, on się nie nadaje, nie trafi tych osobistych. No. Mnie to naprawdę mega nakręcało do jeszcze cięższej pracy. Ale widzisz, właśnie ja się nad tym zastanawiałem, bo to właśnie słyszałem w podcaście tym dla Onetu, który nagrywałeś. I zastanawiałem się, czy ten trener przypadkiem nie wiedział, jak ty jesteś zorganizowany psychologicznie. Czy on specjalnie się tej szpili nie wbijał, po to, żeby wiedział, że to ciebie jeszcze bardziej napędzi? Możliwe, że tak było, ale ja też lubiłem to, kiedy trenerzy na mnie, może nie tyle co aż tak krzyczeli, ale. Skoro się czepia, że coś robię źle, czyli mnie obserwuje, zwraca na mnie uwagę. Czyli ja nie jestem do końca mu tak obojętny, bo często byli zawodnicy, którzy żadnych uwag nie słyszeli, mimo że coś robili dobrze, nigdy nie byli pochwaleni. Robili coś źle, nigdy o tym nie słyszeli. Więc z drugiej strony to też można odbierać w ten sposób, że okej, okay, czyli mi się przyglądają, czyli coś jest na rzecz. Okej, okay, czyli to nie do końca było tak, że ty się czułeś jak taki kozeł ofiarny, że po prostu do ciebie, ciebie się czepiają, tylko to było też tak, że ciebie zauważają, czyli coś tam jest na rzeczy, oprócz tego, że... Mógł... Ja, to, ja to tak odbierałem, tak, tak się nastawiałem do tego. Mm -hmm. um, to jest ciekawe, czyli wtedy była taka mentalność, żeby właśnie, ja bym to nazwał w swoim języku, tak dojeżdżać zawodników i myślisz, że to po powodowało, że oni ciężej pracowali? To znaczy, no w tamtych czasach tak, tak wyglądało trenowanie, po prostu... Motywowało się w różny sposób zawodników, żeby ciężej trenowali. Motywowało się w cudzysłowie. Tak. Dokładnie, nie. No, no często właśnie takie takie docinki, czy, czy od starszych kolegów, no, powodowały, że. Chciało się im udowodnić, że okej, okay, teraz nie trafiłem, ale za chwilę zdobędę te punkty. Jeśli nie, nie na tym treningu, to pójdę na, po treningu, zostanę, oddam kilka rzutów więcej, żeby poprawić ten rzut, żeby na następnym treningu nie mogli się przyczepić do mojego rzutu. Często zostawałaś po treningach sam i próbowałaś jakieś rzuty? Bardzo często. Dużo czasu spędziłem, tak naprawdę na bocznych koszach, kiedy zacząłem w wieku 17 lat. jak wcześniej wspominałem, trenerzy mówili, że już jest dla mnie za późno i kiedy dochodziło do grania 5 na 5, no to ja zostałem, na boczne kosze rzucałem, akurat miałem tam przyjaciela Łukasza Jagodę, który ze mną też na tych bocznych, bocznych koszach był, plus jeszcze mieliśmy innych zawodników, i tam po prostu sami trenowaliśmy, grając przeciwko sobie, czy jeden na jeden, czy 2 na 2, różnego rodzaju pojedynki. I to też nas nakręcało, bo były takie momenty, że przegrywałem, z moim, grając w parze z moim przyjacielem, przegrywaliśmy. Ale widząc progres, dużo trenowaliśmy na siłowni, czy, czy zostając sami, wykonując różne manewry, że to zaczyna działać, zaczynamy ich ogrywać, te mecze są coraz bardziej wyrównane. Potem przyszedł taki moment, że zaczęliśmy my dominować, i to nas nakręcało do dalszej pracy. Ile myślisz, że w koszykówce jest gry fizycznej, a i elementalnej? Jak, gdzie, ile, i, I czy w ogóle dochodzisz do takiego poziomu, że wszyscy są już tak wytrenowani, że ta fizyczność przestaje mieć już takie duże znaczenie i bardziej mentalnie właśnie ogrywasz zawodników, wymyślasz jak ich obejść? Wiesz co, myślę, że mentalnie, teraz bardziej się gra mentalnie. W czasach, kiedy ja grałem w koszykówkę, to była głównie siłowa koszykówka. Dużo zawodników grających na mojej pozycji to byli muskularni, silni, silni zawodnicy i... Kiedy ja się pojawiłem w Stanach, byłem dużym zaskoczeniem dla trenerów, bo większość po prostu łapała piłkę, się mocno upychała, robiła i chciała wsadzić piłkę z góry. Ja nie grzeszyłem nigdy tą tężyzną, więc musiałem nadrabiać to inaczej. Po prostu pracowałem nad swoim rzutem, rzucałem z dystansu, wyciągałem w ten sposób swoich obrońców, żeby... Wyciągnąć ich spod kosza, żebym mógł ich minąć, wykorzystać swoje warunki, swoją szybkość i swój zasięg ramion przede wszystkim. Tak, bo Ty masz zdecydowanie duży zasięg ramion. Um, możesz mi powiedzieć, jak wyglądało trenowanie wtedy? 25 lat. Mówicie, żeby był dostęp do siłowni, natomiast jak już słuchałem jednego z podcastów, to to nie też nie było takie łatwe, żeby mieć dostęp do siłowni. Ale mówimy o trenowaniu w Polsce? Mhm. No to jeszcze, tak jak, jeszcze w Polsce. Tak, no to tak jak mówię, no ja trenowałem na te boczne kosze. W klubach jakieś siłownie były, ale, ale nie mieliśmy takiej możliwości jak teraz kluby na zewnątrz, że każdy zawodnik w, w okresie wakacyjnym może iść na, do pierwszego, lepszego klubu, gdzie jest siłownia, poćwiczyć sobie. W tamtych czasach nie było takich możliwości. Siłownie były gdzieś, małe siłownie w piwnicy. Dla karków. Tak, dokładnie tak to wyglądało, więc ja, hucherko, nie mogłem się tam odnaleźć po prostu, a, a, a nie miałem innych możliwości. Nie było dostępu, tak jak teraz do orlików, co jest dla dzieciaków to jest wspaniała rzecz, przy takiej pogodzie, jaką mamy teraz, wyjść sobie, porzucać, pograć, no to jest coś niesamowitego. My takich możliwości nie mieliśmy. Ja pamiętam, swój pierwszy kosz wykonaliśmy sami. Po prostu zbiliśmy tablicę z desek, e, obręcz od koła, od roweru, przy tam przybiliśmy i tak rzucaliśmy sobie do kosza. Nawet to było na trawie, gdzie tą trawę szybko wydeptaliśmy, były nierówności, ale... Z perspektywy, czas, z perspektywy czasu patrzę na to w ten sposób, że ta piłka różnie się mogła odbić i dzięki temu też poprawiliśmy swój chwy. Mhm, ale i jaką masz historię teraz do opowiadania? Tak, że tak, że tak się zaczynało. To jest... Ale wiesz co? Właśnie większość chłopaków, która zaczynała w tamtych latach koszykówkę, to, to te początki wyglądały tak samo, że po prostu chodziliśmy, jak znaleźliśmy jakieś boisko, no to tłukliśmy tam godzinami kiedy była zima, no trzeba było odśnieżyć to boisko. Wiadomo, jest zimno, więc graliśmy w kurtkach, ręce po jakimś czasie marzły, więc mieliśmy rękawice, Odcinaliśmy sobie palce, żeby tą piłkę czuć, ale żeby w te dłonie było przynajmniej ciepło. Tak, e, trenowanie na zewnątrz, jak jest zima, to jest po prostu i, i inny level kompletnie. No to... Jak trzeba odśnieżać, jest je się zapakowane, tak jak Ci wspominałem, ja jeździłem na rolkach bo kiedyś to też jeździliśmy, to się od, od, odgarniało taką łopatą, podjazdy do poręczy, w, 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 jak ten śnieg się wpadało, to wszystko było zmrożnięte, ludzie mokrzy, mokrzy byli od tego śniegu, to jest... No właśnie, ale dzisiaj jest ten problem, że dzieciaki wychodzą, o, jest śnieg, zimno, nie, nie wracam do domu, tak. Od, ale odpala mają, komputer. Ale mają się salę wewnątrz, wtedy pewnie nie było aż tak łatwo z dostępem, nie? No nie, no zdecydowanie wtedy, żeby dostać się na jakąś halę, to ograniczyło z cudem, chociaż... Z znajdowało się takie myki, że, że gdzieś tam z panem, który pilnował hali, w godzinach nocnych przychodziliśmy, gdzie szkoła zamknięta, wbijaliśmy się na halę, jakaś zrzutka była na jakieś suweniry dla pana, nie będę wymieniał jakie, a dzięki temu mogliśmy wejść, pograć i, i to było fajne. A wy cokolwiek wiedzieliście odnośnie ćwiczenia na siłowni, czy po prostu przychodziliście, braliście ciężarki i machaliście jak... Wiesz co, jak, przy, jak już trafiłem do klubu, no to był program yy, rozpisany, tylko problem był taki, że program był rozpisany dla całej drużyny. i Nieważne, czy ja mając 2,18, czy mój kolega rozgrywający 1,80 m. Wykonywaliśmy te same ćwiczenia na tych samych obciążeniach, więc... Na tych samych obciążeniach? Dokładnie tak, więc gość, który był centrem i dla niego 100 kilo wyciskać nie było problemu, a dla rozgrywańcego to już był problem, więc no, różnie to wypychanie wyglądało, nie, nie było to poprawnie wykonywane i kiedy już trafiłem do Stanów, do NBA, no to tam był podział. Każdy z nas, można powiedzieć, przeszedł takie testy, był przez trenera, sprawdzał te mocniejsze, słabsze strony i był rozpisany program głównie pod daną osobę. Na przykład, powiedzmy, nie wiem, miałem całą górę, skupili się na górze, nogi były odpuszczane. Ktoś tam miał sobie nogi i pracował na nogi, a jak ktoś był cały. Wiotki słabe, no to musiał wszystko wzmocnić. Jak słuchałem u od trenera Michaela Jordana, że on to miał rozpisany trening nawet na, po, na jedną i drugą rękę, bo robił, bo robił inaczej okrążenia na, na sali, więc stwierdził, że tą nogę musi troszeczkę mocniej trenować, a tą nogę musi troszeczkę mniej trenować. To rzeczywiście było aż tak rozpisana. Dokładnie chwili. tak jest, tam jest wszystko naprawdę rozpisane na detale. Na... To jest niesamowite, co. Tak, tak. No ja nie zapomnę swojego pierwszego treningu. Chciałem zaimponować trene, trenerowi od przygotowania. Nałożyłem sobie ciężary, tam, nie wiem, z 80 parę kilo i próbuję wyciskać. Wyciskać na klatę? Tak, wyciskać na klatę. No dobra, poszło, potem sobie dorzuciłem więcej. Tylko patrzę kątem oka, czy trener patrzy, no i wyciskam. Teren, jak mnie zobaczy, mówi, co ty robisz? Nic, wyciskam, tak jak to robiłem do tej pory. Było ok. Nie, nie, tak tego nie robimy. Zdjął ciężary, dał mi gryw. Już nie pamiętam, czy, chyba po 10 kilo na stronę było założone, więc tam 40, tak, 40 kg było. No i mówię, teraz pracujemy nad techniką. I ja musiałem powolutku opuszczać, powolutku podnosić. I tą 40 byłem bardziej zmęczony ćwicząc na tych 40-kilowych ciężarach, niż jak wcześniej robiłem na tej 80. A, a, a nie robiłem tego nie po prostu dokładnie, trzeba jakby... było, dokładnie, tak. Więc no to, to było dla mnie takim szokiem. Jeszcze chcę wrócić do, do tych dzieci, bo ja się dalej zastanawiam, czy w, w jakim wieku, bo teraz dziecko musi urosnąć do, do jakiegoś wzrostu, żeby mogło w ogóle grać w koszykówkę, więc plus minus, kiedy to się bo da się już ocenić, że okej, ten gościu ma predyspozycje fizyczne i psychologiczne, żeby mógł grać. To jest... Wiesz co, no właśnie tutaj wszyscy z, z, z tym problemem spotykam się w akademii, rodzice, a może syn nie urośnie, może ten... Dajmy tym dzieciom się bawić, korzystać, czerpać z tego przyjemność. Tak jak na moim przykładzie, nie dawano mi szans. Ja też nie chciałbym komuś przekreślić, bo to, że ktoś nie ma 2,8 tak jak ja, nie znaczy, że nie może grać w koszykówkę. Są też zawodnicy niści, którzy potrafią fajnie biegać, fajnie podawać piłkę, a przede wszystkim celnie rzucać. I to już wystarczy, żeby być zawodnikiem, żeby grać w koszykówkę. Po prostu trzeba inteligentnie obserwować to, co się dzieje na boisku i wyszukiwać te. Luki dla, dla siebie. Z czasem to się zmienia, że zawodnicy są troszeczkę niżsi, czy średnia pozostaje taka sama? Czy teraz znaleźć jakieś nowe sposoby grania w koszykówkę, że już rzeczywiście mogą niżsi zawodnicy grać? To znaczy, w czasach, kiedy ja grałem, w centrzy głównie grali pod koszem, siłowa to była koszykówka. Teraz się odchodzi od tego. Centrzy są niżsi, muszą być bardziej mobilni, lepiej biegać, szybciej biegać, a przede wszystkim rzucać, rzucać za trzy. Więc już od tej koszykówki, którą ja pamiętam, troszeczkę się odchodzi. A ty serio y, urosłeś 20 cm w ciągu jednego roku? 30, tak. 30 cm. Tak, ciągu? miałem taki, taki taki okres, bo jak kończyłem szkołę podstawową, to miałem 1,68 m, jak kończyłem pierwszą klasę szkoły średniej, zrobili badania, wyszło, że 30 cm podrosłem. To jest niespotykane nie, nie chyba, żeby ktoś miał taki wzrost szybki w ciągu roku, co? Wiesz co, no, spotykałem kolegów, którzy mieli... Może nie aż taki, ale 30 około 20 centymetrów były, pojawiały się rozstępy, jakieś problemy z kolanami. U mnie, u mnie tego nie było, więc nie wiem skąd się to wzięło. Chociaż z drugiej strony moi ryce też są wysocy, bo, bo tata 2 metry, mama miała 1,80 m, więc. Gdzieś tam w genach to jest. Gdzieś tam w genach to jest. Um, I na, kiedy doszło do u ciebie do decyzji, jak już trenowałeś sobie w Polsce, że chciałbyś pojechać gdzieś za granicę? Jak, I z czego wynikała ta decyzja w ogóle? Bo tak jak rozmawialiśmy już przed podcastem, to, te, to były takie czasy, że wyjeżdżanie za granicę to już w ogóle był taki abstrakcyjny troszeczkę, przynajmniej tak mi się wydaje. No tak, w, w tamtych czasach to nie było jeszcze popularne, żeby wyjeżdżać do innego kraju, grać. U mnie świeło się stąd, że. No właśnie, ostatnio miałem taką rozmowę ze znajomymi na ten temat i, i podsumowali to, że zadecydowała zepsuta pralka. <gryasaki> <grywidł> a, 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 Zaczyna tak się tak ciekawie. <grywidł> tak, 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 że, że przez tą pralkę wyjechałem. A sytuacja wyglądała tak, że obcokrajowcy, którzy przyjeżdżali do nas grać, jakikolwiek mieli problem w mieszkaniu, zgłaszali to, szli na trening, wracali po treningu, wszystko było naprawione. Mi się zepsuła pralka. Zgłosiłem raz do klubu, nie naprawili jej, drugi raz, nie naprawili, trzeci raz, a znajdźcie mechanika, napraw sam. Okej, okay, stwierdziłem, kurczę, ale to fajnie być takim obcokrajowcem, przyjechać, gdzie, gdzie, gdzie o ciebie dbają, wszystko ci zapewniają. Kurczę, też, też tak chcę. O jakich obcokrajowcach mówimy w Polsce? W tamtych czasach to głównie byli Amerykanie. I oni przyjeżdżali na kontrakty do Polski? Tak, tak. To ciekawe. Tak, mieliśmy sporo obcokrajowców. W Polsce w tamtych czasach. Czyli mówisz, że podobało Ci to, jak oni byli traktowani i że was nie do końca traktowali na tych samych zasadach, więc stwierdziłeś, że Ty chcesz być takim obcokrajowcem gdzieś za granicą. Dokładnie. I tutaj się narodził pomysł głowy, żeby właśnie wyjecha wyjechać z tego kraju. I od razu uderzyłeś na Stany, czy próbowałeś gdzieś indziej na początku? To znaczy, ja chciałem trafić do Europy, tylko że rok wcześniej, zanim podjąłem tą decyzję, byłem w Stanach, wysłany przez klub. Gdzie na jednym z takich treningów w koledżu bardzo dużo menadżerów zwróciło na mnie uwagę, dało mi swoje wizytówki i mówiło, że gdybym czegoś potrzebował, to żeby do nich się odzywać. I właśnie wtedy, kiedy mój kontrakt dobiegł końca, postanowiłem wyszukać te, odszukać te wizytówki. Przejrzałem je i postanowiłem odezwać się do jednego z agentów i powiedziałem mu o takiej sytuacji, że chcę wyjechać z kraju, chcę szukać klubu w Europie, czy mi w tym pomoże. On powiedział, że nie ma sprawy, tylko muszę się przygotować, być w formie, bo w każdej chwili mogę dostać telefon, że muszę lecieć na testy. Po angielsku wszystko z nimi rozmawiałeś? Tak, tak. Sam się uczyłeś angielskiego? W to znaczy, tutaj pomagał mi mój przyjaciel w tych rozmowach, bo ja jeszcze w tamtych czasach. W w ogóle, tylko angielski, który znałem ze szkoły, więc ta bariera językowa była. To nie był taki biznes english? Nie, 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 to nie był. To. Nie, 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 ale, ale tak jak mówię, no, kolega mi tu pomógł się porozumieć i. i Możesz i, powiedzieć, jak wyglądało, jak kolega pomagał ci się porozumieć? Czyli gadaliście w dwójkę przez telefon, czy jak to wyglądało? To znaczy nie, no ja po prostu powiedziałem, co potrzebuję, jak to wygląda, on przekazał to agentom. Agenci, to znaczy, ty, to był agent, tak, mhm. odpowiedzieli mu, no i. Ja dałem odpowiedź, on po prostu tłumaczył to. Był tłumaczem i. I stwierdzi, ten, miało być tak, że miałem zostać tutaj się przygotowywać, no ale powiedziałem, że nie mam warunków, no bo skończył mi się kontrakt, więc do klubu już nie ma się wejścia, bo wygasa kontrakt. Na siłownię nie miałem gdzie chodzić. Naprawdę było aż tak ciężko wtedy, żeby nie, nie, nie móc nie mieć gdzie trenować i nie móc gdzie chodzić na siłownię? No niestety tak to było, że, że jak się kontrakt, kontrakt kończył z klubem, to, to klub zapominał o byłych zawodnikach. A ty potrzebowałeś takiego profesjonalnego sprzętu, nie, nie, nie jakieś byle sali? To znaczy, no dostępu do sali w ogóle. No, tak jak mówię, orlików nie było, żeby wejść sobie porzucać, więc agent stwierdził, "OK, w takim razie przylatuj do mnie, do Stanów i tutaj będziesz się przygotowywał. No i tak, tak zrobiliśmy z moim przyjacielem. Wsiadliśmy do samolotu i poleciliśmy do Stanów. Oni już za to płacili, czy to jeszcze z własnych pieniędzy? E, to wszystko pokrył mój agent. To no, oni być... już musieli być zainwestowani w Ciebie, jakby wierzyć mocno w to Ciebie. To znaczy, no widzieli mnie wtedy, wtedy w Stanach rok wcześniej, więc widzieli co potrafię. Podejrzewam, że też mnie obserwowali gdzieś tam, te statystyki śledzili, jak to wyglądało i... No, to, to była taka inwestycja. No. Zaryzykował. Na początku opłacił mój, mój, mój przylot, y, pobyt y, y, w hotelu, przygotowania trenerów, tylko że no, chyba się nie spodziewał, że podczas tych treningów zbudza zainteresowania. Okej, okay, dobra, żeby nie spalić tematu. Był pan, gdzie ćwiczyłem, pan, który mi się przyglądał, i na koniec to znaczy był jeden, trenk się przygląda, drugi trzeci w końcu po jednym z stringów podszedł do mnie i zaczął, zadawał pytania, czy mam agenta. Ja, mówię, że tak, mam, Pokazałem, przekazałem mu wizytówkę. Co się okazało, to był jeden ze skautów NBA. I to było takie pierwsze zainteresowanie ze strony NBA, moją osobą. I, i pamiętam to jak dzisiaj, gdzie agent zadał mi pytanie właśnie, czy chciałbym spróbować dostać do NBA. Moje nastawienie było mega negatywne. Od ale dowiedział. jak to jest możliwe, że Ty byłeś nastawiony do tego? Ja słyszałem to, właśnie, że powiedziałeś, że byłeś taki trochę. Nie byłeś pewien, i tak sobie myślę, kurde, przecież NBA to jest szczyt marzeń no, dla każdego koszykarza. Tak, oczywiście jest. Pod tym względem jak najbardziej chciałem trafić do NBA, ale słysząc ciągle, że się nie nadaje, że powinien sobie odpuścić i w ogóle to. I to co? aż taki wpływ na Ciebie miało? Wiesz, co? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Gdzieś to z tyłu głowy ciągle się działo. Czyli oni ci zaproponowali NBA, a Ty pomyślałeś sobie, że się nie nadajesz? To znaczy te głosy, te słowa trenerów dotarły do mnie wtedy, ja je usłyszałem po prostu i, i wiesz, to mi dało mocno do myślenia, ale z drugiej strony no... Ostatni rok w, w Polsce zacząłem robić postęp. Kluby w Polsce mocno się mną zaczęły interesować, nie tylko jeden, ale to było kilka klubów, gdzieś już dostałem sygnały, że, że chcą kontrakt. I to mi też dało taką troszeczkę, ta, troszeczkę takiej wiary, że jednak jednak mogę. Ta stąd, siebie. Tak, mhm. stąd był pomysł na Europę. Ale nie spodziewałem się, wiesz, że wiesz, na drugą stronę oceanu od razu lecieć i tam zostawać. Tam miałem potrenować i, i nastawiony byłem na tą Europę. No ale wyszło, jak wyszło, było zainteresowanie. Agent widział. Troszeczkę moje wahania. A ja mówię, dobra, i Cię z tym prześpi. No i jak przeanalizowałem to, to stwierdziłem, stary, kurde, co ty masz do stracenia. Za kilka lat będziesz żałował, że nie spróbowałeś. Dla mnie to jest niesamowite, tak. że ty się mogłeś wahać. <grym grym> tak, 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 kontrakt tak. do NPA. No, to znaczy wiesz, to była tylko próba dostania się. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że to będzie kontrakt. Że Czyli to, tak to, się... to było zaproszenie na jakieś. Trening. Tak. Na trening, na trening żeby zobaczyć, co potrafię i jak, jak, jak to wygląda. No Okazało się, że nastawiłem się, że jednak chcę spróbować, Potrzebuję do tego z takim nastawieniem, Ok, mam szansę trenować z, najlepszym, z najlepszymi trenerami na świecie, przetestują mi, powiedzą, jakie są moje mankamenty, co powinienem poprawić, co powinienem zmienić. No i... Długo, długo to trwało? Od tego pierwszego treningu, na którym cię zauważyli, do tego, żebyś poszedł na ten trening? Wiesz co, tak, to, to, to troszeczkę trwało, bo to agent prowadził rozmowy... W międzyczasie pojawiły się kolejne kluby. I, i tutaj, kolejne kluby, które chciały Cię już zwerbować? Tak, tak. Kluby, które chciały mnie zwerbować, więc agent y, prowadził te rozmowy i, i stwierdził, że troszeczkę bez sensu jest, żebym jeździł do każdego klubu, że lepiej będzie, jak te wszystkie kluby zainteresowane przylecą. Ja wtedy stacjonowałem w Cleveland i tam na hali gdzieś, gdzieś przejdę testy, żeby wszystkie kluby mnie zobaczyły. Mhm. No i tutaj miałem dużego pecha. Naprawdę miałem dużego pecha, bo podczas przygotowań się do tego treningu pokazowego, wywróciłem się i złamałem rękę. Złamałem rękę, no i tutaj zaczęły się pojawiać problemy, bo w Polsce dostałem powołanie do reprezentacji, nie pojawiłem się tutaj. Wywróciłeś się na boisku i złamałeś rękę? Tak, podczas treningu, tak. I to było takie niefortunne złamanie w nadgarstku, prawa ręka, ta, która rzuca. No i tutaj tak, przyszło powołanie, ja się nie mogę stawić, bo jestem w trakcie leczenia, poproszono mnie o dokumentację, wysłałem, stwierdzono, że każdy może sobie przygotować taką dokumentację i... i Czyli co, stwierdzili, że ściemniasz? Tak, tak, no krótko mówiąc, tak, tak, tak było, no i powiedzieli, że po prostu skoro się nie stawię na zgrupowanie, to będę zawieszony w Europie na dwa lata. Tak, takie były wtedy przepisy, ale to było jakieś negatywne wobec ciebie, czy po prostu takie były przepisy i każdego by tak potraktowali? To znaczy, już trochę wiesz mnie... co, mhm. nie. Wymagali ode mnie, żebym się pojawił na miejscu, że przebadają mnie i wtedy podejmą decyzję. Ja, jak wcześniej wspominałem, mój agent pokrywał wszystkie koszta przylotu, więc nawet nie miałem środków, żeby sobie kupić ten bilet, przylecieć i nie doszło do tego powrotu, więc grożono mi zawieszeniem na dwa lata. Ja już byłem gotowy się spakować, wrócić, wrócić do Polski, bo no kurczę, nikomu wcześniej się to nie udało. Ja tu się pojawiłem. Miałeś Gdzieś... tak, takie wątpliwości, że kurde, może trochę, może trochę się odkleiłem, że zaraz to teraz... To znaczy nie, nie tyle, że się odkleiłem, ale bałem się, że to będzie zbyt duże ryzyko, bo jeśli się nie uda, to co wtedy? Dwa lata bez grania dla, dla zawodnika w, jeszcze w moim wieku, który, który dopiero się rozwija. To by był koniec przygody z koszykówką. Ale z drugiej strony, czasami takie odcięcie mostu sobie jednak pomaga na to, że jest, wiesz, że to jest Twoja jedyna szansa i dasz sobie wszystko, żeby, żeby sobie poradzić. Wiesz, co możliwe, że tak było, bo, bo, bo nie ukrywam, że to, to mnie me, mega motywowało do ciężkiej pracy. Czasami miałem dość. Zresztą, pani rehabilitantka, która widziała, prowadziła mnie. Mówi, że czegoś takiego w życiu nie widziała, że tak szybko wracam do sprawności. Jak to się stało, jak to możliwe. I robiłeś, robiłeś rehabilitację, dlatego wracałeś tak szybko no, do tak, sprawności? Tak, tylko że wiesz co? Rehabilitację robiłem z nią rano. Nie pamiętam, już od godziny, powiedzmy 9 do 11.30 i później miałem wracać do hotelu, odpoczywać i dopiero następnego dnia wracać na rehabilitację. A ja wracałem chwilę, odpoczywałem. I, dalej I wieczorem. Się rehabilitowałeś? Tak, tylko nie miałem tego całego sprzętu, bo tam były takie wirówki z ciepłymi trocinami, które yy, rozgrzewały mi rękę przed ćwiczeniami. Później mogłem wykonywać te ćwiczenia i później musiałem to chłodzić. Więc co zrobiłem? Ciepła woda do wanny. Mieszałem tamtą wodę ręką, żeby ją rozgrzać. Zaczynałem sobie trenować, później lodem okładałem i dzięki temu szybciej wróciłem do sprawności. Mówiłeś tej rehabilitańce o tym, czy wolałeś się nie, nie zdradzać? Wiesz co? Nie, nie mówiłem. Ja po prostu robiłem swoje. Chciałem iść do przodu i, i jak najszybciej wyzdrowieć, żeby mogło dojść do tego treningu. Ile czasu w takim razie ci zajęło do dojścia do sprawności? Wiesz co? Pamiętasz? Kurczę, nie pamiętam, ale to było ponad miesiąc i, i, i pamiętam. Ale ponad miesiąc od złamanej ręki to przecież żaden czas. Tak, no ale, ale wiesz, to już było do grania. Po miesiące już byłem sprawny do grania i pamiętam, że był problem, bo. bo ta Informacja mogłaby przekreślić moje szanse, i, i tutaj agent ukrył tą informację, i powiedział, że jestem chory, że jestem przeziębiony, nie może dojść do treningu. I później, jak już wróciłem do tej sprawności, zacząłem grać, to grałem w stabilizatorze, mm. żeby szybciej, szybciej wracać i żeby kolejnego urazu się nie nabawić. Mocno się ogranicza taki stabilizator, jak grasz kosza? Wiesz, co tak, trzeba troszeczkę zmienić tą technikę rzutu, ale co najgorsze było, że jak doszło do treningu, nie mogłem w tym wystąpić, ja musiałem to zdjąć. I tutaj technika rzutu znowu była inna. Więc trzeba było to naprawdę poradzić. No ale w każdym razie pojawiło się 11 klubów. Ten trening zrobiłeś sam? To był trening tylko z tobą, czy tam było więcej zawodników? Tylko Jak... ja byłem. Tylko ja byłem i byli ci skauci z NBA, trenerzy z NBA. Przyjechało 11 klubów Nie na tą presja, halę. co? Tak, dosyć, <noise> dosyć spora. Wcześniej. Te osoby podziwiałem tylko oglądając mecze gdzieś tam na ławce, siedzieli na ławce. Czyli ty znałeś tych ludzi? Tak, to byli trenerzy topowych klubów NBA, więc znałem ich z telewizji i nagle jestem obok nich. Przychodzą, witają się ze mną. To było dla mnie ogromnym szokiem. No i wiesz, no i teraz trzeba pokazać, co potrafię. Trener, który mnie przygotowywał, pokazał kilka ćwiczeń. Nagle oni poprosili, żeby przerwać trening. Teraz my pokażemy ćwiczenia i wyko wykonywałem ćwiczenia, których nigdy wcześniej nie robiłem i musiałem je robić. Oni robili to dlatego, bo robili takie ćwiczenia u siebie w klubie, czy chcieli cię testować w nowym środowisku? Wiesz co, myślę, że to jest jakiś tam schemat, że w jakiś sposób testują zawodników, chcieli sprawdzić mój zasięg, więc musiałem z różnych pozycji, takich z różnego odchylenia, wykonywać rzuty. Pamięta... Z różnego odchylenia, czyli tak, z, obroń, z obrońcą, no, różne manewry, prawą ręką rzucać, lewą, no, no, różne rzeczy były. Czyli, Czyli przetestowali cię tak w, w, na wskroś? Tak, tak. zostałem mocno przetestowany i, i na koniec, kiedy już byłem mega zmęczony, poproszono mnie, żebym wykonał skok do... Jak są siłownie, to dookoła jest bieżnia taka u góry na piętrze. Mhm. I poproszono mnie, żeby tam spróbować doskoczyć do, ta, ta, taka, no, do tej ścianki, która tam zwisała. Teraz jak się robi skok, żeby pokazać jak wysoko, to są jakieś takie, tak. od, od, odhacza się tak re, tak, ręką, tak, tak, dokładnie. Tak. No, mhm. Wtedy tego nie było na, na tej hali akurat, więc poproszono mnie, żeby tam doskoczyć. Kurczę, ja miałem taki ogień w nogach, tak zmęczony byłem. Poszedłem się napić i trener, który mnie prowadził, mówi: stary, musisz to zrobić. Mówię, kurde, mam taki ogień, że nie dam rady, ale dobra, nie ma sprawy, spróbuję, dam z siebie wszystko. Wybiegłem, po dwutakcie wyskoczyłem, dotknąłem. Oni się poderwali z tych siedzeń, i do nam do, do trenera, nam to wystarczy, dziękujemy, koniec treningu. Po czym znowu tam chwila analizy, a drugi raz, dasz radę, bo może to był fart. Ja mówię, kurczę, naprawdę? Tak, no ale zebrałem się w sobie, zacisnąłem zęby, znowu rozbieg, znowu dotknąłem. D Doskoczyłeś, to było bardzo wysoko? Tak, tak. Wiesz co, nie pamiętam jak było to wysoko, ale wróciłem tam po bodajże dwóch latach na tą halę, i był jeszcze tylko jeden zawodnik, któremu to się udało. Więc to musiało być... A próbowałeś doskoczyć później jeszcze? Wiesz co, nie, nie próbowałem już tego. Wystarczyło mi to, że dwa razy w dobrym momencie wyskoczyłem, dotknąłem, to mi wystarczyło. Nie, no to zrobiło ogromne wrażenie. Zresztą zresztą w ogóle byli pod wrażeniem, bo większość osób, centrów w tamtych latach, to byli fizyczni, Silni i mało skoczni. Ja, ja tą skoczność miałem i tym ich urzekłem. I pewnie miałeś też dużo większą technikę. Jeśli nie miałeś takiej fizyczności, to musiałeś nadrobić techniką. Tak, nadrobiłem techniką i rzutem przede wszystkim. Bo tak jak wcześniej wspominałem, centrzy byli silni. Oni mieli zrobić kozioł pod koszem i wykonać rzut. Mini przerwa. Jeśli dalej tego słuchasz, to znaczy, że rozmowa cię zainteresowała. Bardzo mnie to cieszy. Jeśli chcesz dostawać info o nowych podcastach, to zasubskrybuj mój kanał na YouTube i daj mi follow na Spotifyu. Polecam też wejść do siebie na Insta i TikToka. Tam stawiam najciekawsze wycinki z każdej rozmowy. Możesz je sobie oglądać, jeśli coś cię zainteresuje, to przechodzisz na YouTube'a bądź Spotifya i słuchasz całego podcastu. Dobra. Wracamy do rozmowy. Na czym polega bycie dobry kosza. Tak się zastanawiałem. Załóżmy, że ty byś sobie oglądał mecz albo oglądałbyś zawodników, którzy grają. Co według ciebie kwalifikuje kogoś do powiedzenia, że o, ta osoba ma potencjał albo jest dobra w kosza? No właśnie i tutaj trzeba rozróżnić troszeczkę. W NBA to troszeczkę inaczej wyglądało w tamtych czasach niż w Europie, bo w Europie dobry zawodnik musiał umieć rzucać, zbierać, podawać, musiał być kompletny. A w Stanach wystarczyło posiadać jedną umiejętność, ale wykonywać ją bardzo dobrze. Zbiórki, tak jak robił to Dennis Rodman, bloki, tak jak robił to Dikembe Mutombo. I jak jeszcze się potrafiło do tego dorzucić punkty, no to, 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 to już wystarczyło. A w Europie trzeba było być kompletnym zawodnikiem. Czyli to w zależności od tego, w jakiej lidze grałeś, musiałeś mieć inny set umiejętności? Można tak powiedzieć. Okej. Okay i Czyli to, jak, jak zrobili ten test, to cię kwalifikowało właśnie pod względem takiego dobrego, środkowego, który ma te umiejętności, które są potrzebne i będziesz się sprawdzał u nich w NBA, w tej, w tej konkretnej no, lidze. To, dokładnie tak, tak tak to wyglądało. Zostałem przetestowany na 11 drużyn. 9 zainteresowanych było moją osobą. Tylko teraz pojawił się kolejny problem. Stwierdzili, że ten trening to za mało. Teraz muszę odwiedzić te wszystkie kluby u siebie. Mhm. Tą całą jedenastkę musiałem odwiedzić, odwiedziłem, u nich przechodziłem kolejne testy, przygotowane już przez ich trenerów, tam wystawiano zawodników, z którymi grałem jeden na jeden, czy dwa na dwa, trenerów, przeciwko którym musiałem grać, no to, to był było mega doświadczenie. Długi czas to wszystko trwało, bo domyślam się, że teraz pewnie sama decyzja o tym, że oni są zainteresowani, już troszeczkę trwała. Czy oni od razu powiedzieli? E, to znaczy nie, to troszeczkę trwało, bo za, to agent musiał to wszystko zaplanować, bo to była, może się, śmiał się, że to jest turnę po Stanach, bo ja Musiałem odwiedzić dziewięć klubów i to bodajże w dwa tygodnie, więc to było intensywne. W samol wsiadałem w samolot, lądowałem, szedłem spać. Następnego dnia trening, po treningu wsiadałem w samolot, leciałem do następnego miasta. Więc... Ty, ty dbałeś wtedy o dietę? Myślałeś hmm. o takich rzeczach, sen, dieta, trening? jakieś. To znaczy tak. Ja kiedy tam byłem się przygotowałem, to wszystko mi agent zapewniał. Ja miałem, ja miałem trenerów od przygotowania motorycznego, od przygotowania siłowego, od koszykówki. Też pilnowano mnie, co mam jeść, jak mam jeść, ile tego potrzebuję, to, to naprawdę pod tym względem zostały, zaopiekowali się mną naprawdę profesjonalnie. Czyli robisz to turnę i wystawiają, wystawiali do ciebie najlepszych zawodników, czy jakich zawodników do siebie wystawiali? Różnie było, wiesz, byli to młodzi perspektywistyczni zawodnicy, którzy mi, mieli być w drafcie, byli też weterani. No, i były też legendy NBA, przeciwko którym musiałem zagrać. Jak przeciwko komu grałeś jako legendzie NBA? To był Kevin Garnett mhm. w Minnesocie. Kevin McCall też, też tam w Minnesocie był wtedy, więc od no, tych zawodników trochę było. Zjada ci presja, jak grasz z kimś takim, czy ty na ciebie to nie działa? Wiesz co? W, w, powiem tak, że jak poleciałem do Stanów, to to, co zobaczyłem. Pierwszy taki dzień, to, to, to było ogromne wrażenie. Jestem w tych wielkich stanach, wszystko jest takie duże. Jak z filmu. Tak, odwiedzam te najlepsze hale na świecie, które tylko z telewizji podziwiałem, więc to, to takie wow było, a później już po prostu, jak wchodzisz na boisko i dostajesz piłkę, to po prostu robisz to, co lubisz, to, co kochasz, i tutaj reszta idzie w zapomnienie. Mm -hmm. I jak siebie ty oceniałeś, grałeś z tymi zawodnikami? Było tak, że budowało to twoją pewność siebie, że prawda, się mówisz, kurde, oni nie są aż tacy dobrzy. Wiesz co? Dużo mi dał, tak jak wcześniej wspominałem, rok wcześniej pobyt w Stanach, gdzie trafiłem do koledżu, na... trenowaliśmy w kolegium i tam mi się zawsze wydawało, że ta amerykańska koszykówka, to my mocno odstajemy No NBA, Stany Zjednoczone, Mekka koszykówki, tu wszyscy żyją koszykówką. I takie to... pieniądze dostają, to jest tak, dużo to... większe sportem. To... to przede wszystkim myślałem, że wiesz, że, no, będę mocno odstawał, a co się okazało, w tym koledżu wcale nie byłem jakimś tam chłopcem do przepychania, nie, całkiem fajnie sobie radziłem, stąd to zainteresowanie tych agentów i tam uwierzyłem z tym moim przyjacielem, bo on był ze mną, że obaj uwierzyliśmy, że możemy grać i pamiętam, jak wróciliśmy do Polski i zaczęliśmy wykorzystywać nabyte umiejętności, no ale zaraz było, że sodówka nam uderzyła do głowy, już im odwaliło, ale, ale nie, nie, nie braliśmy tego do siebie, my robiliśmy swoje, chcieliśmy się dalej rozwijać i, i to było najważniejsze. To jest niesamowite, że w Polsce jest taka mentalność, co? Że, że jednak ludzie mają takie. Mam wrażenie, że jest troszeczkę tak, że jakby stara się docisnąć tych ludzi, którzy chcą się rozwijać i że jeśli ty właśnie robisz jakieś rzeczy, które są niepopularne, które przywiozłeś z zagranicy, to zaraz za sodówka, zaraz robisz jakieś dziwne rzeczy, zaraz, że to nie jest według naszych zasad, więc nie powinieneś się tak zachowywać. No tak, tak, tak kiedyś było. Na szczęście to się zmieniło, już idzie, idzie w innym kierunku, że, że czerpiemy wzorce od najlepszych, chcemy się od innych uczyć. Spotykałem się z tym, że po powrocie, jak wróciłem, ostatnie lata grałem w Polsce, to koledzy się pytali, co trenowałem, jakie ćwiczenia wykonywałem, jak o siebie dbałem, więc to, 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 to było fajne, że, że mogłem tą wiedzę im przekazywać. Z czego myślisz, że wyniknęła ta zmiana mentalna? Że już nie, 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 było, nie było czegoś takiego, że sodówka, tylko że ludzie wychodzili z zainteresowaniem i że byli ciekawi tego, czego się nauczyłeś. Wiesz co? Nie wiem, skąd się to bierze. Może dla niektórych byłem jedynym zawodnikiem z NBA, z którym mogli mieć kontakt, od którego mogli się dowiedzieć, jak to wygląda od środka. OK, teraz żyjemy w czasach, gdzie wiesz, odpalasz YouTube czy, czy Instagrama i obserwujesz te gwiazdy z NBA i widzisz, co one robią na treningach, jak to wygląda. W tamtych czasach tego nie było, więc byłem takim pomostem. O to też chciałem cię pytać właśnie, jak to wyglądało w tamtych czasach, jeśli chodzi o naukę, bo YouTube'a wtedy jeszcze nie było, więc co, co, co ty oglądałeś? Jakby jak, jak, jak inwestowałeś w tą taką wiedzę gdzie po prostu byłeś obyty ze środowiskiem, oglądałeś? No, wiesz co? Po prostu słuchałem trenerów. Chodziłem na tringi, miałem indywidualne tringi z trenerami, bo w NBA jest naprawdę, to nie jest tak jak w Polsce, że jest jeden trener, który ma asystenta i w dwójkę lub trzech trenerów prowadzi całą drużynę i tym się zajmuje. Nie, tam były trener, tak jak wcześniej wspominałem, jeden od motoryki, od siłowni, od rzutu, od techniki kozłowania. Tych trenerów było naprawdę wielu. Ja po prostu czerpałem tą wiedzę od nich, z nimi spędzałem dużo czasu po treningach, przed treningami, bo jak wiadomo jest trening drużynowy, no to tutaj skupiamy się na zagrywkach, na taktyce, to co, co, co będzie na meczu, ale przed treningami lub po, po prostu ja nadrabiałem swoje zaległości. Um, czyli nie było tak, że siedziałeś przed telewizorem albo z tymi trenerami i analizowaliście to, co się dzieje gdzieś w Stanach i oglądaliście sobie jakieś fi filmy bądź mecze z NBA i patrzyliście, jak oni to robią? To znaczy, no już jak byłem tam w Stanach, no to ci trenerzy po prostu indywidualnie ze mną trenowali, ale też robiliśmy analizę. Często moje treningi były nagrane, czy, czy mecze, w których brałem udział, trener mi pokazywał, słuchaj, powinieneś tutaj się ustawić, powinieneś tutaj przyspieszyć, szybciej podać to, tą piłkę albo zebrać i trzymać ręce w górze. Z czymś takim w Polsce się spotkałem dopiero w moim ostatnim roku, kiedy pojawił się trener z Grecji. Bo trenerzy jakoś nie poświęcali mi za dużo uwagi, jeśli chodzi o to analizę wideo, co naprawdę dla mnie było dużym zaskoczeniem, sobie nie zdawałem sprawy. Że mogę takie błędy popełniać. No tylko na... się nie widzi, nie, nie wiesz, nie widzi. co robisz. Dokładnie, nie? Na boisku mi się wydawało: OK, złapałem tą piłkę fajnie, mam ją, podałem, jest OK, ale tu chodziło o detale, że powinienem trzymać ręce w górze, bo tutaj mogą mi wybić piłkę, ewentualnie przytrzymać mnie za rękę, co sędzia nie będzie widział. Jak będę trzymał piłkę w górze, pokażę sędziom, że jestem sz... faulowany, szarpany, ciągnięty za tą rękę. To jest niesamowite. Mi się wydaje, że taka analiza. Ja się często, jak rozmawiam tutaj z różnymi ludźmi, to oni czasami właśnie mówią, że nie oglądają swoich filmów i dla mnie to jest zawsze takie zaskoczenie. Dla mnie jak jeździłem na rolkach, to było uber ważne oglądać swoje wideo. Bo na tej podstawie widzisz, co robisz źle, widzisz to z tej perspektywy osoby, gdy jakbyś stał obok i to oglądał. I kompletnie in, inne rzeczy można zauważyć, niż właśnie wykonując coś i nie, wtedy nie, nie do końca masz czas zwrócić uwagę na wszystkie aspekty tego, co, co robisz. Tak, ja powiem szczerze, ostatnio, ostatnio trafiły do mnie mecze te, które zaczynałem w koszykówce. swoje Pierwsze kroki stawiałem w tym pruszkowie, i mhm. gdzie pojawił się trener z Grecji, który widział we mnie ogromny potencjał i dużo minut mi dawał. Jak ja patrzyłem na tę mówię, człowiek, kurde, człowieku, co ty robisz? czemu ty mnie tam trzymałeś? Ja już dawno, gdybym był trenerem, już bym dawno siebie posadził, a on nie, on mnie trzymał, wierzył we mnie, rozwijał mnie i po części jestem mu za to mega wdzięczny. O, wróćmy do tego turnę no, w takim razie, czyli pojechałeś na turnę po tych klubach, w dwa tygodnie to wszystko zrobiłeś? Yy, tak, dwa tygodnie. To znowu ten agent sporo w Ciebie znowu zainwestował? nie? To zainwestował, tu już nie, tutaj już kluby, kluby, jak są tobą zainteresowane, wszystko ci zapewniają kluby, wszystkie przeloty, pobyty w hotelach, treningi na, na ich obiektach, plus wyżywienie, o, o, one już to zapewniały. Yy, I po tych wszystkich treningach, które zrobiłeś, kto, kto był z tobą zainteresowany, wszyscy byli zainteresowani? Yy, na 11 klubów, które odwiedziłem. Dziewięć klubów służyło e, ofertę kontraktu. O. I dalej to polegało na negocjacjach, czy od czego zależało, który wybrał? To już klub. negocjacje prowadził agent i po prostu zaprosił mnie do siebie, do biura. Czyli ty nie byłeś w to zaangażowany z kim? Z kto, nie, za nie, nie, to już była jego praca i ja po prostu przyjechałem i miałem podjąć decyzję, który klub wybieram. Czyli dał ci domu możliwość, a chcesz iść do tego klubu? Tak, to wyglądało tak, że trafiłem do, do biura, kontrakty leżały na stole. Odwrócone białą stroną do góry, że tylko mi powiedział, to jest ten klub, to jest ten, to i ten. I po, po kolei analizowaliśmy, że tutaj mam opcję kontraktu 3 lata, ale przez 3 lata w ogóle nie wejdę na parkiet, będę tylko trenował. Tutaj mam taką opcję, tutaj jest, sami weterani są, będzie ciężko się przebić. I no i doszliśmy do Memphis, gdzie, gdzie, gdzie był młody zespół. Tam Jerry West się pojawił, właśnie robił przebudowę tego zespołu, bo oni się przenieśli z Kanady do do, do, Stanów? do Memphis, tak, do Stanów. I to był już pierwszy rok w Stanach i, i, przepraszam, drugi rok w Stanach, i tam była przebudowa zespołu i właśnie. Czyli tak. decyz podjęliście decyzję na podstawie tego, jakie perspektywy miałeś w danym klubie. Dokładnie. Czyli nie chciałeś do najlepszego klubu, gdzie są same legendy, bo to by było dla Ciebie skomplikowane, jeśli chodzi o Twoją karierę i wolałeś wybrać taki klub, który pasował do Ciebie w tym momencie, w którym w karierze Twojej byłeś. Dokładnie tak. A um, nie było rozmowy żadnych o, o finansach, nie to, to w żaden sposób nie kierowało twoim. Wiesz wybory? co, nie, 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 nie zwracałem na to uwagi, choć wiele osób ciągle podkreśla ten mój kontrakt tutaj w mediach jest ciągle podkreślany, ja. No bo wiesz, Polakom to się wydaje, nie wiem jak to jest kompletnie w NBA, ale jak, ja, jak ja usłyszałem ile tego było, to tak myślę, no nie, najgorszy kontrakt, Ach, jak na 20, tak. ty miałeś 23 lata wtedy, 22, tak. 22. No to, no, da się no, żyć. Tak, ale biorąc pod uwagę to, że jeszcze przed tym kontraktami ktoś by mi zaoferował słuchaj, za jedzenie, za nocleg bierzemy cię do Stanów, lecisz? Biorę to w ciemno i myślę, że... Każdy koszykarz by pod zrobił podobnie jak ja, więc ja bardziej się kierowałem tym, że zobaczę tą najlepszą ligę od środka, spełnię swoje marzenie i to się dla mnie liczyło. Serio, w ogóle to na to na by nie robiło wrażenia? Nie, nie, było, nie, nie, nie było tak, że jak dostałeś kontrakt, to sobie powiedziałeś: Wow, że tak właściwie z perspektywy takiej, takiej osoby z Polski w pewnym sensie jesteś już ustawiony do końca życia, gdybyś chciał żyć za te pieniądze. To znaczy tak, no na pewno ta myśl się pojawiła, nie ukrywam. Było tak, że okej, okay, teraz nie musisz się martwić, co w przypadku kontuzji, co w przypadku jakichkolwiek urazów. Jestem zabezpieczony, ale ja żyłem tym, co się działo tam. Tegałem to... po tym samym pakiecie, co Michael Jordan. To jest to jest bezcenne. To jest bezcenne, tego się nie da. Jak już, jak już nagadaliśmy tyle o tych pieniądzach, to tylko powiem. Dostałeś 4,8 miliona dolarów na 3 lata. To. to jest całkiem przyjemna kwota. Um, nie wiesz, czy miałeś więcej płacone za jakieś inne kontrakty. Nie, nie powiedział ci tego agent? To znaczy, nie, on mówił, że powiedział mi, że były, mogłem zarobić więcej, ale to i tak jak na pierwsze roczniaka, w tamtych czasach to był naprawdę dobry kontrakt. Um, czy, to wpływ, czy te kontrakty wpływają na to, jak zawodnicy grają? Bo ja się nad tym często zastanawiam. Ma, jeśli masz jakieś sporty, gdzie nie zarabia się dużych pieniędzy, to te sporty, z, y, tam są tylko ludzie, którzy są pasjonatami, dlatego, bo nie mają żadnego innego powodu, żeby tam być. Natomiast jeśli pojawiają się już takie pieniądze, to mam wrażenie, że jest szansa, że będzie dużo więcej osób, które będą tam grały, bo to jest ich praca po prostu i bo fajnie można zarobić. Tak, no ale wiesz, to trzeba było wrócić do czasów, kiedy grałem w Pruszkowie, gdzie, gdzie były zaległości z wypłatami, był okres, że nie miałem co jeść, musiałem pożyczać środki od, od rodziców, żeby się utrzymywać. Więc kiedy trafiłem do tej ligi. Patem wspomniany kontrakt, to już wiedziałem, że już nie będzie takiego czasu, że będę musiał pożyczać od rodziców pieniędzy, że będę mógł jeść, co chcę jeść, żeby mieć siłę na, na, na trening, a nie patrzeć to, ile to kosztuje, prawda? Bo nie da się ukryć, przy takim wysiłku naprawdę trzeba się bardzo dobrze odżywiać i inwestować w siebie, nie tylko w jedzenie, w odżywki, dużo się wysypiać, masaże. Regeneracja to było naprawdę bardzo ważne. Życie już jest dużo droższe niż takiego prze przeciętnego człowieka. Nie? Zdecydowanie. Na czym polegał ten wasz ruki orientation program? To się tak nazywało? Tak, tak. To, to jest bardzo, bardzo fajny program. Żałuję, że czegoś takiego jeszcze w Polsce nie ma, bo do tej pory nie ma nie ma. Nie ma, nie zostało jeszcze przeniesione na nasze podwórko, ale to jest, to jest wspaniała rzecz przede wszystkim przygotowało mnie do tego, jak funkcjonować w NBA, jakie pokusy na nas czekają, jak inwestować pieniądze, czego unikać. Możesz e... powiedzieć trochę dokładniej, jakie pokusy, jak, jak inwestować? Jestem ciekawy. Przede wszystkim kobiety. <grym> Trzeba unikać. unikać Napra są... Naprawdę? Tak. Stary, jakbym ci przytoczył tu kilka <grym> historii. Co nam, co nam, co A możesz nam... przytoczyć, bo to jestem ciekawy i to, i to jest rzeczywiste zagrożenie, no bo na mężczyzn bardzo działają tak. kobiety. Prosty przykład. No, poznajesz kobietę, zabierasz ją do hotelu, nie robisz czegoś takiego, że otwierasz drzwi, ją wypuszczasz, po prostu z nią schodzisz na dół, żeby ją do taksówki odprowadzić. Jeśli w recepcji nikogo nie ma, musisz zrobić coś takiego, żeby ktoś się pojawił, żeby widział, że ona wyszła stamtąd cała, nic się jej nie stało. Jakieś pozwy są i wyłudzanie tak. pieniędzy. Tak, tak. Masakra. Tak, stawiasz, odstawiasz ją do taksówki, jeszcze dobrze zapamiętać Numer boczny taksówki, na wszelki wypadek. Wtedy nie było smartfonu, żeby sobie zrobić zdjęcie. Nie, nim. nie było, właśnie. I, i, I tutaj masz przykład kobiego, gdzie miał sytuację, gdzie był posądzony o gwałt, gdzie, gdzie, gdzie tam dziewczyna teoretycznie, to, to znaczy nie wiem, do końca nie znam szczegółów, ale była sytuacja tłumaczył się z tym, że wypuścił ją z pokoju, było okej, okay, a ona, że się podrapała w windzie. I, tego typu akcje. Często Więc... sportowcy są posądzani o takie rzeczy. i to... Tak, i się pojawiają te duże pieniądze. to. to I to najgorsze na to. jest to, że to jest taka wtopa PR-owa, że wca, wcale nie jest koniecznie powiedziane, że, że ten, ta osoba popełniła dane przestępstwo, natomiast pr to i tak już poszło. Tak, ale wiesz co, często pojawiają się ludzie, którzy chcą wyłudzić pieniądze, robią kolizję so, y, samochodową i pokazują, jak zostali poranieni, że, że uszczerbek na zdrowiu był i teraz trzeba opłacić im odszkodowanie. Więc no, tutaj też właśnie z tej strony musisz się zabezpieczać, żeby mieć dobre ubezpieczenia, żeby się nie martwić o tego typu rzeczy. To jest przeciekawe. Jeszcze w jaki sposób was starali się przygotować na jakieś sytuacje z kobietami, oprócz tego? No było takich. <laughs> <laughs> Była takich historii, ale nie wiem, czy one się nadają tutaj do, do jak publikacji. Nie chcesz, ta, jak nie chcesz, Przede wszystkim to jest... zdjęcia, jakie pokazywali Jakimi chorobami kobiety potrafią przyjść, żeby spędzić noc z zawodnikiem, że, żeby zwracać na to uwagę. Nie robić tego przy zgaszonym świetle, tylko. Ale jakie to musi być popularne, że oni mają to wyruki, orientation program. Tak. Co? I oni mają zdjęcia, mają zdjęcia. Jak ci pokazują te rzeczy, naprawdę to ci zostaje w głowie i się zastanawiasz dwa razy, czy na pewno tego chcesz. Wow. wow. Dziewczyny potrafiły przychodzić do hoteli, czekać na dole, zaczepiać cię. No. Było, było trochę takich sytuacji. Niesamowite. Co, co jeszcze w takim razie? Ten program w takim razie jest jeszcze ciekawszy, niż myślałem, że jest. Tak, no przede wszystkim, co jest bardzo fajne, przygotowali nas do życia po życiu, co po koszykówce. Wielu młodych zawodników w tamtych czasach mogło po high school trafić do NBA. Później ten przepis został zmieniony, że trzeba było przynajmniej rok spędzić w koleżu, żeby, żeby trafić do NBA. Wiedziało, że ci chłopcy nie pokończyli szkół robiło specjalny program, żeby, żeby się szkolić. Ja miałem tą przyjemność, że tam zrobiłem licencję trenera, zrobioną przez NBA, która niestety w Europie była nieuznawana i musiałem robić nową, ale, ale dużo, dużo to szkolenie mi dało. Przydało się przede wszystkim... Pokazało, jak do tych młodych zawodników podchodzić mentalnie, czego właśnie w tamtych czasach u nas, u nas nie było, więc to, to, to zdecydowanie na plus. To też jest bardzo ciekawe, że Was w takim razie przygotowywali na to, co po koszykówce, bo tak jak wspominałeś, to jest kłopotliwe dla niektórych zawodników, że dostają jakieś absurdalne kontrakty i oni potrafią się wypukać z całej gotówki. Oni, że po prostu wszystko tak, No jeszcze wiesz, my mówimy o, o zawodnikach NBA, ale w Europie czy w Polsce są, są zawodnicy, którzy mimo sędziwego wieku dalej grają, bo nie wiedzą, co mają ze sobą dalej zrobić. Zawodnicy są pozostawiani sami sobie prawda? i kończą tą część sportową. I co dalej? Wielu z nich trafia, pracuje gdzieś w magazynach, w sklepach, gdzieś, bo, bo nie są gotowi na, na inne działania. To samo z Olimpijczykami. Pamiętam jakiś czas, jakiś czas temu, to już dawno było, że jak jakaś mistrzyni olimpijska pracowała na, Zmy, na zmybaku w Anglii, bo też nie do końca wiedziała, co ma ze sobą zrobić. To jest jednak, jeśli poświęcasz całe życie sportowi, czy sportu się mówi? Sportowi. Spor sportowi, to sportowi, to później to jest skomplikowane, żeby się odnaleźć jakby w, nowym, w takim nowym środowisku, co? Jeśli nie masz, nie, nie masz już tego dopływu gotówki. Tak, ale miał. myślę, wiesz, ja myślę, że tu nie chodzi tylko o sportowców, bo każdy człowiek, który robi coś przez całe życie i nagle musi to zostawić, zacząć robić coś innego. To jeszcze toż, tożsamość się musi na wytworzyć. Tak, tak, to jest trudne. No niestety, my, sportowcy, mamy ten problem, że nasz ten czas jest krótki i musimy go dobrze wykorzystać. Co ci najbardziej zapadło w pamięć z tego no. programu? Co było dla Ciebie najważniejsze? Jako, co Ty z niego wyniosłeś i co zaaplikowałeś u siebie? Wiesz co? No przede wszystkim to na te pokusy, żeby, żeby unikać tych pokus i, i dzięki temu też byłem mega skoncentrowany na, na tej szansie, którą miałem, trenowania z tymi najlepszymi trenerami, uczenia się od nich, nadrabiania tych zaległości, bo tak jak wcześniej mówiłem, ja zacząłem dosyć późno, w wieku 17 lat, yy, trenowałem. W legii Warszawa, później trafiłem do Pruszkowa. bodajże po, pię po pięciu latach trenowania ja wylądowałem w Stanach, więc po pięciu miałem... latach trenowania, tak. to jest niesamowite. Tak, sposób. więc miałem co nadrabiać i, i starałem się to wykorzystywać. I zauważałeś to, że widziałeś ten, ten brak doświadczenia, gdy gdzieś wychodził pomiędzy tymi zawodnikami, którzy trenowali dużo dłużej. To znaczy, no, jak tylko zaczynałem grę w koszykówkę, to było to mega widać, bo zaczynałem z. Chłopcy, którzy zaczęli dosyć wcześniej w wieku 11 lat, więc kiedy oni, kiedy ja zaczynam w wieku 17, oni mieli 7-8 lat już doświadczenia, więc to była ogromna przepaść, ale miałem łatwość uczenia się wszystkich manewrów. Szybko mi to przychodziło, a jeśli coś mi nie wychodziło, to byłem na tyle uparty, że chciałem jak najszybciej się tego nauczyć. Bo, I zostawałeś bo, nie po, po później i rzucałeś samemu? Tak, dokładnie no, te, te dodatkowe treningi robił swoje. Mm, powiedziałeś też, że mu uczyli was odnośnie tego, jak inwestować, czyli o, 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 co, o co chodziło z inwestowaniem, jeśli chodzi o te ruki? To znaczy no, przede wszystkim, żeby nie inwestować wszystkich środków w jedno miejsce, jest to słynne powiedzenie, że nie nosi się wszystkich jajek w jednym koszyku, bo jak się wrócimy, to jest problem. Dywersyfikacja portfela tak. inwestycyjnego. Dokładnie. <laughs> tak, dokładnie tak. Więc wiesz, no, chłopiec, który ma 22 lata. Nigdy o tym nie słyszałem, to była dla mnie nowość posłuchać tego też, żeby do końca nie ufać swoim agentom, bo, bo, bo byli zawodnicy, którzy dali cały dostęp do środków agentom, nie zaglądali tam, nie pilnowali tego, a później zostawali bez środków do życia jakie to było dla ciebie doświadczenie, jeśli miałeś 22 lata i dostałeś się do NBA, to nie, 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 jakby nie, nie rozsadzało ci to głowy, nie, nie miało na ciebie to jakiegoś ogromnego też wpływu, że nie, nie, nie ty sam się troszeczkę na chwilę nie odkleiłeś, albo nie, nie byłeś taki arogancki chociaż na chwilę? Co, myślę, że nie, że, że, że ja raczej się nie zmieniłem, dalej byłem sobą. Nie ukrywam, że w wieku 20 lat, 22, kiedy tam trafiłem, no to dla mnie to był inny świat. Ja to wszystko łaknąłem, na szczęście o tej pozytywnej strony, nie o tej negatywnej i ja po prostu chciałem się tego uczyć, doświadczać, móc zagrać przeciwko takim zawodnikom jak Szak, e... Kobe Bryant, byłem z nim na kolacji, z Lebronem na obozach byłem wiele razy. No to są rzeczy, które zostaną w pamięci. Zbicie piątki z Jordanem, z trening ze Scottie Pippenem. Było naprawdę wiele takich fajnych akcji. Było... Uczyłeś się od nich czegoś konkretnego, na przykład jak trenowałeś ze Scottem, Pippenem? Ze Scottem miałem przyjemność ćwiczyć, kiedy trafiłem do Chicago. On, on, on był na obozie, no to, to był weteran, legenda. No. I, I to było widoczne w tym, jak on grał. Że... No tak, to, poza tym wiesz, ja też inaczej na niego patrzyłem. No, to jest gość, na którym dorastałem, którego podziwiałem, oglądając mecze. I nagle ja biegam obok niego. To jest naprawdę z jednej strony bardzo przyjemne, fajne uczucie, ale z drugiej strony dziwne. No. Z, z panem Hardawayem grałem w jednej drużynie, jego plakaty miałem nad łóżkiem i nagle siedzi obok mnie w szatni gość, którego podziwiałem, jak y, dawał asystę Shakilowi i Onilowi w Orlando, żeby wykonywał paczki. No, to, są, to są rzeczy, których. Takie nie zupełnie da się nie marzeń, Dokładnie tak. Ym, jak wyglądały w takim razie treningi? Bo zapytałem cię o treningi w Polsce, i ty od razu zapytałeś: treningi w Stanach czy treningi w Polsce? <laughs> Więc domyślam się, że te treningi w Stanach były zupełnie inne. Tak, to była ogromna różnica, przede wszystkim trenowaliśmy raz dziennie, ale treningi dla młodych zawodników, tak jak ja, trwały około pięciu, czasami do sześciu godzin. Po prostu ja musiałem przyjść wcześniej niż, niż cała drużyna, zjeść śniadanie na miejscu, bo była stołówka, był kucharz, który nam przygotował posiłki. Tam zaczynałem trening indywidualny na siłowni, zaczynałem jakieś manewry, bądź poprawiałem rzut, technikę rzutu ćwiczyłem, nad techniką rzutu. Później przychodzili weterani, Tutaj robiliśmy trening drużynowy, weterani kończyli swój trening i wtedy ja dalej zostawałem indywidualnie ćwicząc z trenerami. I jak cię traktowali weterani? Oni was wspierali? Czy była jakaś taka rywalizacja pomiędzy wami, czy w teamie zawsze było? Wiesz co, to różnie. To zależało od drużyny, ale głównie weterani opiekowali się tymi, tymi młodszymi. Najczęściej każdy każdy młody miał jakiegoś swojego opiekuna, który, który wprowadzał nas w to, w to NBA ja będąc w Memphis... Miałem Sę Betiera, który był weteranem, ale też Pałga Sols, który mi było blisko, bo to Europejczyk, Hiszpan, więc, więc fajny kontakt. Złapaliśmy od razu i trzymaliśmy się razem. Um, wspominałeś, że zaczęli ci pokazywać tam, co robisz źle, że pokazywali ci, że zobacz, tutaj ruszyłeś się w taki sposób, mógłbyś to zrobić inaczej, że czegoś takiego nie było do końca w Polsce, ale nie mówili ci. Nie, w Polsce był ten problem, że jak robiłem manewr, zrobiłem coś źle, to słyszałem tylko źle, zrób jeszcze raz. No to brałem tą piłkę robiłem po raz kolejny. Źle, zrób jeszcze raz. No, i to powtarzałem, powtarzałem. Aż w końcu wyszło. Ale co, zrobi, co robiłem wcześniej, źle nie widziałem. W Stanach, jak robiłem manewr, trener zaczą, Ja już brałem piłkę, już chciałem automatycznie iść drugi raz robić. On mówi: Nie, poczekaj. Stopa tak, biodro tak, ręka tak, łokieć tutaj, nadgarstek tutaj. Ok, teraz jest dobrze, spróbuj. OK, wyczyściłem kilka tych błędów, ale część z nich została, więc wtedy skorygował kolejne. Dotąd aż. Robiłem to poprawnie i to, i to było fajne, bo wiedziałem, na czym mam się skupić. A tam zrobiłem to, okej, okay, wyszło mi, ale ja dalej nie wiedziałem, co ja zrobiłem źle, a co zrobiłem dobrze. Więc podejrzewam, że następnego dnia, bym powtórzył, znowu on to zrobił źle. To chyba też daje taki spokój zawodnikowi, co? Jak rozumiesz, co robisz, i rozumiesz, nad czym masz pracować, i rozumiesz, co musisz zrobić, żeby zrobić to dobrze, to cię to uspokaja. Tak jak nigdy, jak tylko słyszysz albo źle, albo dobrze, to jesteś cały czas taki zestresowany i nie wiesz, czy zaraz nie usłyszysz. To, że znaczy, robi... to znaczy, kiedy słyszysz ciągle że źle, źle, ale nie wiesz, co poprawisz, to ja nosiłem wrażenie, że marnuję mój czas, bo spędzam go na hali, chcę się rozwijać, ale nie wiem, co ja mam poprawić. A tutaj dostałem od razu wskazówki, ej, musisz to, to, to to zmienić. I okej, okay, trener mógł sobie odejść, bo ja już wiedziałem, na co mam zwracać uwagę i mógł po chwili wrócić i sprawdzić. Okej, okay, fajnie. Poprawiłeś to, teraz zróbmy inaczej, zróbmy w ten sposób. Czy oni pracują, pracowali z wami jakoś psychologicznie pod względem tego, jak grać, jak podchodzić do gry, jak myśleć o sobie i o innych zawodnikach? Wiesz, co dużo było indywidualnych rozmów z trenerami, właśnie czy z tymi od przygotowania motorycznego, od, od siłowni, od, od taktyk, więc w jaki sposób nas na, na, nastawiali? Takich rozmów w Polsce nie, nie, nie miałem wcześniej. Nastawiali, to znaczy możesz powiedzieć, co, co na przykład nastawiali? Że czy podchodziłeś do jakiejś rzeczy nie w takim. To on znaczy, miał... nie, no po prostu wiesz, jak przychodził mecz, musiałeś wyjść, zrobić swoje. Wiadomo, nie zawsze ci to wyszło. Mówili, masz prawo popełniać błędy. Jesteś młody, ty dopiero się uczysz, ty się rozwijasz. Okej, okay, popełniłem błędy na meczu. Wracaliśmy na trening. Ja dostałem jasny sygnał. To, to, to zrobiłeś źle. Musisz to poprawić w następnym meczu. Na trening zacznij od poprawiania tego na treningu. To jest niesamowite, że to się tak bardzo różni pomiędzy Stanami a Polską. Co? Że, że, potrafi, że może być też taka różnica? Wreszcie, pamięta, pamiętajmy o tym, że to było ponad 20 lat temu. To, internet Więc to wyglądało nie był inaczej. Taki, no. Tak, nie mieliśmy dostępu do internetu. Teraz jest to dużo łatwiejsze. No. Wielu zawodników młodego pokolenia odpala Instagrama i patrzy, jak LeBron wykonuje ćwiczenia, później idą, powtarzają te ćwiczenia na siłowni. I mają to rozpisane, nawet pewnie jest jakiś inny gościu, który opisuje, zobaczcie, to jest trening LeBrona, tutaj czerwoną kreską pokazują, tak rusza ręką, dlatego rusza tak to, ręką, bo działa ten mięsień. I może Dokładnie działać. tak, poza tym teraz jest bardzo dużo trenerów yy, od yy, takich... Indywidualnych od koszykówki, gdzie prowadzą swoje vlogi, sw sw swoje kanały, na których właśnie rozbijają te ćwiczenia na czynniki pierwsze, tłumaczą, jak to zrobić. To też pomaga się rozwijać nie tylko zawodnikom, ale i trenerom. Gdybyś teraz zaczynał grać w kosze, to co byś zrobił inaczej? Co bym zrobił inaczej? Myślę, że bardzo bym się skupił na, na podejściu mentalnym, bo, bo, hmm. bo tak, tak, w tamtych czasach nie było czegoś takiego jak praca z psychologiem. Kogoś, kto współpracował z psychologiem. Wariat. No, wariat, debil, potrzebuje współpracy z psychologiem. Co, Słaby. Co było, tak, ogromnym błędem. Ogromnym błędem, naprawdę. Praca z dobrym psychologiem może dużo zmienić podejście do Możesz wytłumaczyć, dlaczego tak uważasz, co, jakie rzeczy można rozwiązać pracując z psychologiem, żeby być lepszym zawodnikiem. Wiesz, co czasem nam się wydaje, że, że, że my mamy gdzieś swój limit, który do końca nie jest naszym limitem i psycholog ci potrafi to uświadomić, wyjaśnić. Stary, ty możesz więcej, ty możesz osiągnąć. Czasami mamy jakieś kompleksy, prawda, nam się wydaje, że jesteśmy gorsi, bo my często słyszysz, że o, z Polski, ja byłem tym pierwszym z Polski. Często było, nie no, nikomu się nie udało, to, to nie ma szans, żeby się komuś teraz udało, kiedy ja już tam wy, wypłynęły informacje, że gdzieś próbuję się dostać, to nie, to się nie uda. To jest nasz kompleks, to jest nasza, nie wiem, jest coś takiego, że czujemy się jacyś słabsi od zachodu, co? Tak, bo jedziemy... I to, co kiedyś wspomniałeś, zawodnik, który jest pewny swoich umiejętności, mówi o tym głośno, to zaraz pycha, nie, jak on może tak się wozić, to tak nie powinno być. Arogancki, słodówka tak, tak, mu odbiła. No mamy mhm. teraz Jeremiego Sochana, ma korzenie polskie, jest w NBA, i traktujemy go jako Polaka, jako swojego, ale on nie wychowywał się w Polsce i on jest takim właśnie, że jest... Można powiedzieć troszeczkę arogancki, nawet ostatnio krytykował LeBrona Jamesa, jego grę, flopowanie, gdzie młody, pierwszoroczek, pierwszy rok tam spędził, nagle krytykuje największe gwiazdy. W moich czasach. Cokolwiek powiedzieć do starszego zawodnika z drużyny, to to już było nie na miejscu. Ale być może jest po prostu mądry medialnie, bo teraz ty mi o tym mówisz, to znaczy, że działa. Nie, niekoniecznie musi to robić tego, bo rzeczywiście go krytykuje, tylko dlatego, bo mówienie o innych gwiazdach też te wpływa na to, że będą później powtarzali to inni ludzie. Okej, okay, medialnie może to jest schwyt marketingowy, ale uwierz mi, że James będzie pamiętał, wychodząc na boisko, <laughs> tej mody, ja pamiętam co to mnie, mówiłeś się ja ci udowodnię, że tak nie jest i. To też bierze na siebie dużą odpowiedzialność. Um, wspomniałeś przed podcastem o trasztoku, o którym ja nie miałem. E, miałem pojęcie, natomiast nie, nie pomyślałem o tym, bo jak ja myślę sobie o trasztoku, to myślę o walkach MMA i że oni tam rzeczywiście jadą po sobie na maksa. Natomiast w koszykówce czy w piłce nożnej nie słyszysz tego, bo to się dzieje tam na, na tak, boisku i na boisku. nie ma się do tego dostępu. Więc czy możesz mi wprowadzić trochę, jak to wygląda rzeczywiście na boisku? To znaczy, no, wykorzystują różnego rodzaju jeszcze przetarczki słowne, żeby, żeby cię wybić z rytmu meczowego kiedy ci dobrze idzie są jakiekolwiek granice czy jadą po bandzie nie kupuj? ma nie ma granic tutaj nie ma granic <laughs> tutaj nie ma granic i są zawodnicy którzy mają jakieś granice czy jak już ktoś teraz to po prostu mówi wszystko co, tak żeby cię wybić i ty, są i ty kupuj, tacy, co na ciebie tacy, działa na ciebie są działa. tacy co troszeczkę się pilnują ale większość jest takich że po prostu jedzie po bandzie grubo żeby żeby cię wybić z rytmu żeby cię rozproszyć żeby cię zdenerwować no bo jeśli ci idzie dobrze no to i rzeczywiście to dzia działało to na Ciebie na przykład? Wiesz co, ja krótko miałem piłkę, po prostu mówiłem no English, no English, i miałem spokój. No <laughs> naprawdę? Tak, miałem spokój, nie, nie wychylałem się, ale za to, za to było to mega dla nich wkurzające, kiedy ja coś powiedziałem. Bo tutaj było no English, no English, a nagle jakaś wiązanka. Pierwsze co, jak grałem w Europie, koledzy z drużyny uczyli mnie brzydkich słów. Czyli to, czy, słów. czyli to jest aż tak istotne. Tak, to znaczy. Dla nich to jest śmieszne. Jeśli obcokrajowiec się uczy tych słów, powtarza je, ale też. I jeszcze w ja, dziwny sposób je wymawia. Tak, ale ja je wykorzystywałem właśnie, właśnie do trash -talkingu, bo wielu zawodników nie mówiło po angielsku, więc nie docierałyby do nich te słowa, więc. Wykorzystywałem te brzydkie. Jak jesteś na boisku i chcesz do kogoś powiedzieć coś w, te, w ten deseń, to jakie wybierasz rzeczy, które atakujesz? Rodzinę? Wiesz co? Ja raczej, ja raczej unikałem Kingu, jeśli, jeśli, no chyba, że ktoś zaczął, no to jakoś się tam broniłem, prawda? Nie, ja, ja nigdy pierwszy tego, tego. nie... A a a głównie po rodzinie, czy po czym po co atakuję? Różnie. Różnie, wiesz, słyszałem wiesz, w Stanach cały czas o polskiej kiełbasie mówili, o pierogach różnego, że to takie delikatne rzeczy, ale, ale gdzieś, wiesz, gdy wykonujesz rzuty osobiste i, i coś tam próbują, to ta koncentracja potrafi, potrafi uciec. No, to, to musi być niesamowite. Jak grasz hmm. i jeszcze wiesz, że nie dość, że do ciebie gadają i słyszysz to, to jeszcze wiesz, że gadają to z takimi złymi intencjami tylko po hmm. to, żeby cię wytrącić z równowagi. To musi być dziwne uczucie na takiej sali, co? No, jest, no, ale tak jak mówię, te, te rzeczy, które ja mówię, no, to wiesz, żartobliwie powiedziałem, ale, ale padały grube słowa dotyczące rodzin, rodziców i tego typu rzeczy. Jak wtedy starasz się myśleć? Po prostu myślisz sobie, dobra, nie myśl o tym, staraj się do, nie słuchać tego, czy w jakiś sposób się da z tym walczyć? Tak już w, w Twojej głowie. Wiesz, co mnie to pozytywnie nakręcało, to znaczy pozytywnie, mnie nakręcało wzbudzało we mnie agresję. Ja jeszcze bardziej chciałem mu udowadnić, że jeszcze więcej punktów mogę mu rzucić, że łatwiej mi będzie zdobyć. Nawet miałem taką sytuację, sytuację przed meczem, gdzie doszło do, do delikatnej spiny między mną a, a kolegą drużyny. W trener wkroczył, akurat to było w szatni, bo, bo nie chcieliśmy tego robić na boisku. Było w szatni i, i, i pamiętam, przed meczem byłem mega wkurzony, trener mnie wpuścił i, i kiedy wszedłem na boisko, pierwsze trzy akcje to były wsady z góry. Byłem tak zły, że, że musiałem to gdzieś dać tym emocjom. I pamiętam kolejny mecz. Podchodzi do mnie trener i pada ci czy ja powinienem dać ci liścia tak na dzień dobry, żeby cię pobudzić do tego meczu? Nie, trenerze, poradzę sobie. No. Więc, ale więc widzisz, mnie... i, czyli moje pytanie było całkiem trafne: o to tego polskiego trenera, czy on ci przypadkiem specjalnie tego nie mówił? Być może jest, być może masz taki charakter, że to by po prostu trzeba trochę szpile wbić po to, żeby. Możliwe. Też nigdy nie, 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 nie podchodziłem do tego w ten sposób, ale z drugiej strony, jeśli innym zawodnikom mówił podobnie i oni rezygnowali z trenowania, to coś tutaj jest nie tak. Nie do końca to rozgryzł. Nie wiedział, gdzie jest ta granica u kogo. Tak, dokładnie. Ale do, dobrze, że na ciebie to pozytywnie działało i że udało ci się osiągnąć takie rzeczy. Czemu w takim razie, bo dostałeś kontrakt na 3 lata i z czego wynikało to, że go nie przedłużyli dalej? Wiesz co? To jest najlepsza liga na świecie. Tam masz tylko 450 zawodników. Wszyscy z całego świata chcą się dostać. U mnie był ten pakże w Memphis, kiedy podpisałem, wymieniono ten trener, do którego miałem trafić po miesiącu został zwolniony wymieniony. Później trafiłem do trenera, który nie do końca lubił europejczyków i na koniec sezonu wymienił wszystkich. Yy, przepraszam, było nas czterech. Paul Gasol, no to Rookie of the Year, super gwiazda został, a trzech Pozostałych Europejczyków wymieniono. Myślisz, że rzeczywiście nie lubiły Europejczyków? Było to jakoś oficjalnie powiedziane? Tak, czy... było, było, było w mediach gdzieś tam podczas wywiadu, że nie do końca przypada za europejskimi zawodnikami. Zresztą często były sytuacje, że na treningu, kiedy zdobyłem punkty po wsadzie jedną ręką, on ich nie zaliczał, bo twierdził, że na meczu ktoś mnie może pociągnąć za rękę i mi wtedy nie wpadną punkty. Więc czuliśmy się tak troszeczkę nie do końca yy, komfortowo. Grając w niego. Długi czas y, mieszkałeś w Stanach? Y, tak, bo po zakończeniu kontraktu w NBA zostałem na Zapleczu D-League, Tam grałem przez 5 lat, mm -hmm. to, czyli 8 lat, lat byłem w Stanach, y, z przerwą chyba jednoroczną w Grecji. Ale, ale tak, spędziłem sporo czasu w Stanach. Zresztą tak pomieszkuję między Stanami a, a Polską. Czyli ty dalej pomieszkujesz, bo właśnie o to chciałem pytać. Czy, czy wróciłeś na stałe? Czy... Wiesz co? Jak skończyłem grać, to mieliśmy z żoną mieszkać w Stanach. Mamy dom Phoenix, ale tak zaczęliśmy przyjeżdżać coraz więcej do Polski. Później z, powstał pomysł utworzenia tej fundacji, akademii. Więc teraz mamy dużo więcej działań tutaj i Coraz więcej czasu spędzamy w Polsce. Czyli ty w tym momencie w pewnym sensie jesteś na emeryturze? No, jest na sportowej tak, ale, ale wbrew pozorom, no, to, to, to jest zabawne, bo pamiętam, jak rozmawiałem z żoną jeszcze podczas grania mówię, słuchaj, to jest ostatni rok. Po tym roku podejmuję decyzję, kończymy, będzie czas na, 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 na życie, no, bo wszystko było podporządkowane pod koszykówkę. No i to trwało 5 lat. Co roku po, po sezonie wiem to ostatni rok, ostatni rok. Aż w końcu przyszedł ten rok, gdzie, gdzie, gdzie powiedziałem, ok, to jest koniec. Na początku nie mogło uwierzyć, później było troszeczkę jej trudno się z tym pogodzić, bo jesteśmy przez kilka miesięcy w Stanach, gdzie z reguły 2-3 miesiące i znów gdzieś leciałem do, do nowego klubu. Mhm. Więc można powiedzieć, że teraz jestem na emeryturze, ale wbrew pozorom tego wolnego czasu jest mniej niż jak wtedy, kiedy grałem. To chyba ty też nie jesteś taką osobą, że będziesz siedział po prostu i nic nie robił na emeryturze. To jest wydaje mi się, że to, to samo to, że grałeś w koszykówkę już wychodzi z tego, że właśnie jesteś taką osobą, która musi coś robić. No i teraz, jak skończyłeś grać, no to czym będziesz musiał wypełnić tą dziurę. To nie jest tak, że. No tak. No i wypełnią, i dalej to jest koszykówka, tylko już że nie jest tak fizyczna. Ja, jak wcześniej, teraz tak jak mówię, staram się zaszczepiać to u młodych adeptów. Gdzieś też jeden z projektów angażuje rodziców z dziećmi, bo... Rodziców z dziećmi, żeby razem grali? Tak, razem trenują, razem się uczą, później sprawdzamy ich umiejętności. Wzięło się to stąd, że no nie wszystkie dzieciaki wiedzą, kim jestem, co robiłem. Rodzice za to... Znają mnie, nie. zwłaszcza ci, którzy dorastali na słynnym haśle Hej, Hej to NBA, dokładnie wiedzą, kim jestem, co robiłem, i z, oni chcą przyjść, chcą też zarazić swoje dzieciaki tą pasją, i, i taki pomysł gdzieś tam się narodził. Jak tutaj w Polsce na ciebie reagują, jak reagują jako właśnie osoby, która grała pierwsza w NBA? Um. To znaczy, w środowisku koszykarskim kojarzy? Raczej takie osoby. Które się nie, nie, nie interesują koszykówką, zwracają uwagę na mój wzrost na pewno. <grym> Tego się, pewno... się nie da nie zauważyć. Tak, ale jak był, był ten boom, kiedy jako pierwszy podpisałem kontrakt, to, to no nie dało się przejść niezauważonym ulicom. Mimo, że mnie nie kojarzyli, to. Przez wzrost domyślali się, że, że, że to ja. Mhm. A jak to wyglądało? Bo nad tym się też zastanawiałem. Jeśli wchodzisz do NBA, to oczywiście jest tam ogłoszone w mediach, no i to jest tak mhm. ogromna liga. Jak, jak, jak wtedy się zmienia twoje życie? Pewnie masz mnóstwo obligacji medialnych, jak, jak, bo ta to, to zmiana musi być diametralna? To znaczy, wiesz co? Aż takiej zmiany nie było w moim przypadku, bo ja ten okres, kiedy podpisałem kontrakt, yy, musiałem spędzić w Stanach. Tam, tam cały rok musiałem siedzieć. Dopiero w wakacje mogłem wrócić do Polski. Mhm. Tą zmianę dopiero odczułem po powrocie. Gdzie z lotniska w Warszawie do domu na Bemowo trzy dni wracałem, bo tutaj wywiad, tam wywiad, tam. Pojechałem do hotelu się chwilę przespać, znowu jechałem. Więc później, w następnych latach... po Już dość... wspominałeś, że trochę unikałeś dziennikarzy. Yy, to znaczy... Tak, były takie sytuacje, ale też po cichu wracałem do domu, żeby najpierw przywitać się z rodziną, z mamą, z tatą, spędzić z nimi troszeczkę czasu i dopiero później spotkać się z mediami. A jak biznesowo ci się to rozwijałeś i dostałeś się do NBA, i miałeś tyle, tyle propozycji, więc pewnie jakieś rzeczy na boku też miałeś jakieś oferty, czy nie, nie wchodziłeś w nic? Jak... Pamiętaj, że to było ponad 20 lat temu, mhm. NBA, Polska i Stany zupełnie na cię wyglądały, więc nawet jak miała być jakakolwiek współpraca, jak padały jakiekolwiek kwoty od, od, od menadżerów, agentów, no to one przerastały Polskę. Poza tym e, Polska chyba jeszcze nie była gotowa wtedy na takie, te, takich działań marketingowych, wizerunkowych. Nie było. To się jakiś czas temu pojawiło. Ja pamiętam pierwszą swoją konferencję, która się odbyła w hotelu Marriott w Championsie, to przyleciały osoby ze Stanów, to przygotowywały. Nie... Nie było czegoś takiego tak jak dzisiaj, że wiesz, masz y, domy medialne gdzieś, gdzie zadzwonisz do kogoś, i przygotują konferencję, wszystkie media ściągną i, i przychodzisz na gotowe. To, to, to dopiero raczkowało ten cały marketing. Myślisz, że w pewnym sensie pociągnąłeś polską koszykówkę do przodu w takim razie? Przez to, że udało ci się dotrzeć do NBA i dzięki temu ludzie zauważyli o, jest jakaś nowa możliwość, może warto w to bardziej inwestować. I... To znaczy, czy, czy pociągnąłem? Nie. Ja, ja wiem, nie że pod... to jest takie grube pytanie. Ja I nie, nie, ty jako osoba, jako osoba skromna będziesz się od tego wypierał. Nie, no ja nie podchodzę do tego w ten sposób. Na pewno, na pewno utkwił mi w głowie jeden z nagłówków, kiedy, kiedy podpisałem kontrakt w Stanach, że Skauci odkryli nowy ląd, więc za, zaczęto zwracać uwagę, uwagę na, na Polskę. Skauci zaczęli się tu pojawiać, obserwować polskich zawodników. Więc to, 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 to już to jest to super fajnie. zmiana. Tak. To jest genialna zmiana. Tak. Że jakby zrozumieli, że w Polsce rzeczywiście gramy w koszykówkę i że są dobić zawodnicy i że jest warto tutaj przyjechać. Dokładnie. Jeśli ktoś jest teraz młodym koszykarzem i chciałby grać w przyszłości w NBA, co oczywiście jest grubym planem, co, co uważasz, że powinien robić? Co ja mogę powiedzieć? Ciężko trenować, ciężko trenować. Tutaj nic nowego nie wiemy nie, ale. Czyli to polega tylko na tym, że muszą cię zauważyć. Nie można robić niczego jakiegoś mądrego, żeby. To znaczy nie, no, na pewno zawodnik musi, musi się rozwijać, brać udział w turniejach, gdzie pojawiają się skałci. No, w Polsce jeszcze takich turniej nie ma, ale są robione w Europie, gdzie młodzi zawodnicy tam jadą, się pokazują. Tak jak wcześniej wspominałem, skałci zaczynają pojawiać się w Polsce, nawet jednego znanego skauta mamy polskiego, Rafał, Biuć, który który pracuje dla Denver Nuggets i jest w Polsce, więc on gdzieś tam przygląda się tym zawodnikom, nie tylko europejskim, ale na nasze podwórko też zerka. Mm -hmm. A co do twojej fundacji? Powiedziałeś, że, że głównie organizujecie eventy. Na jakiej, na jakiej zasadzie działa wasza fundacja? Na czym głównie się skupiacie? To znaczy tak, głównym taką odnogą jest akademia, gdzie pracujemy z dziećmi, z, tak, jak wcześniej wspominałem, staram się zarażać moją pasją korygować ich błędy właśnie to, czego ja nie miałem, jeśli, jeśli jestem na treningach. Yy, miałem sytuację, że, że miałem indywidualny trening z jednym dzieckiem, gdzie no, to były podstawy, totalne podstawy, gdzie mi się wydawało kurczę, pewnie to dziecko mega zanudziłem na tym treningu. Po czym tata obserwował ten trening, przyszedł. Miałeś trening jeden na jeden z dzieckiem i myślałeś sobie, że zanudziłeś to dziecko. Tak, tak, no bo wiesz, ja tutaj już poszedłem grubo po bandzie na detale, zwracałem uwagę, poprawiałem wszystko. Mówię, kurczę, no fajnie, fajnie dziecko pracuje, ma, ma potencjał, ma warunki. Po czym tata podchodzi, mówi, panie Czarku, dziękuję za trening. Mówię, no myślę, że młody, aż tak może troszeczkę go zanudziłem. Nie, nie, panie Czarku, to co Pan zrobił w ciągu tej godziny, to, to ten sen przez 4 lata nie usłyszał treningów. Więc naprawdę, zwracają uwagę na detale. Stąd moje podejście takie, kurde, to musi być nudne, bo najczęściej, najczęściej ja, kiedy byłem nastolatkiem i zaczynałem grać w koszykówkę, to nie chciałem, żeby mi jakiś dobry zawodnik z jakąś przeszłością. Poprawiam moje błędy, tylko żeby ze grał jeden na jeden, żebym mógł się sprawdzić, co ja potrafię, bo, bo mi się wydawało, że ok, będę w stanie z nim zagrać, pokonać go. Ale dopiero później jak już okaże się, że nie możesz go pokonać, to wtedy warto zwracać uwagę na detale. Tak, Może tak, ta dla... osoba już o tym wiedziała. Dokładnie, więc wiesz, no. To jest dla mnie zaskoczenie, że tak pomyślałeś. Kurde, grasz jeden na jeden zawodnik, grasz albo trenujesz zawodnikiem jeden na jeden, który był w NBA i ty myślisz, że to jest nudno, bo pokazujesz mu detale, jakby przecież o to chodzi. No no, nie, no to jest, tak jak mówię, no ja chciałem grać, chciałem rzucać, chciałem pewne rzeczy robić, a tutaj dużo czasu właśnie na, na, na rozmowę poświęciliśmy, ale tak jak, tak, jak mówisz, ja tak to odebrałem, prawda, ale z perspektywy czasu, jak wspominam sobie te spotkania z trenerem w Stanach czy z trenerem y, tym Grekiem, on właśnie zwraca uwagę na te detale. Tylko ja już miałem wtedy tam 17-20 lat, powiedzmy, nie. To, to, to inaczej to odbierałem. Mm. No, no i właśnie wracając do fundacji, no to to jest jedna odnoga, druga to są eventy koszykarskie, gdzie tak jak dla rodziców z dziećmi robimy. Y, też wpadłem na pomysł, żeby promować koszykówkę wśród dzieci, bo są pomijane, są ligi, ligi dopiero od, 11, od 12 bodajże roku życia są, więc ja zrobiłem dla tych mniejszych roczników, dałem możliwość grania klubikom mniejszym, które nie mają na to środków, bo często wpisowe jest dosyć duże, do tego dochodzi koszt dojazdu, koszt noclegu, a my dzięki środkom z ministerstwa mogliśmy to zrobić za darmo i dzieciaki mogły spróbować już takiego, Pierwszego profesjonalnego grania, jak taki turniej wygląda. Byli tam sędziowie był wynik no, yy, kibice, czyli rodzice, więc jakaś ta presja była. Wprowadzamy ich tak powoli w ten świat dorosłej koszykówki, bo za chwilę będzie tak, że, że, że zaczną ligę, a oni nie będą na to gotowi, więc z takimi drobnymi imprezami. Wprowadzasz się w ten świat, tak. żeby rozumieli, w czym to się je i żeby ludzie tak. nie byli zaskoczeni jak pod jakąś większą presją, żeby nie byli zdziwieni, że są jacyś sędziowie i że trzeba to robić. Właśnie, tak. A też, też staram się, żeby pomagali mi w tym. Byli zawodnicy, którzy, którzy nie wiedzą, co ze sobą zrobić. Pojawiali się na takich treningach i zaszczepiali to. Tą... I rzeczywiście jest zainteresowanie wśród byłych zawodników, żeby zaszczepiać koszykówkę wśród młodych dzieci? Wiesz co? Tak, tak. Udało mi się paru kolegów przekonać, żeby, żeby też Czyli w tym kierunku, żeby otwierali swoje akademie, żeby działali. Gdzieś tam w głowie rodzi się pomysł, żeby, żeby za chwilę między sobą rozgrywać takie yy, małe turnieje, żeby troszeczkę pominąć tą presję wyniku, a bardziej skupić się na, na, na rozwoju tych dzieciaków. Tak, bo żeby się rozwijać, to trzeba musi być, musi to sprawiać Friday. Jeśli masz presję w wyniku, to troszeczkę jesteś przygnieciony właśnie tą presją, zamiast skupić się na tym, żeby to sprawiało zabawę. Tak, właśnie. Zamiast tych turniejów, które robimy, też na tym polegał, żeby nie było tej presji wyniku, żeby trenerzy pozwolili grać wszystkim zawodników. Niestety to jest tak głęboko zakorzenione, że oni przyjeżdżają wygrywać ten turniej i nie patrzą na to, że przyjeżdżają piętnastoma zawodnikami, grają całą piętnastką, tylko grają siódemką, bo chcą to wygrać. A mi zależy na tym, żeby każdy grał, bo mhm. jest taka sytuacja, że powiedzmy... Na 15 zawodników, którzy pojawili się u mnie na treningu. Na pierwszym treningu masz piątkę, która jest dominująca, średnia i piątka, która odstaje po dwóch, trzech miesiącach trenowania, piątka, która była na samym końcu, przesuwa się następuje rotacja. Zaczynają się wymieniać. Tak, tak. mhm. i dlatego. Dlatego tutaj trenerzy, jak trafiają, wiesz, mają tą swoją siódemkę, którą grają, pomijają resztę. Mogą pominąć jakieś fajne perełki, fajne talenty. Dlatego mi zależy na tym, żeby w, tym, w tych grupach młodych, młodzieżowych grały, grali, grali wszyscy. I zauważasz już jakieś pierwsze owoce tego, co, co próbujesz zrobić? Zauważasz, że powstają jacyś nowi zawodnicy, jakieś większe zaangażowanie jest generowane wokół koszykówki? Wiesz, co tak, zauważam to w naszej akademii. Pojawiają się dzieci, to jest, to jest śmieszne, bo pojawiają się dzieci z klubów piłkarskich już chyba. Kluby piłkarskie przestają mnie lubić, bo, bo, bo pojawiają się dzieciaki i są to fajne dzieci, bo już miały do czynienia ze sportem, więc jak się rzuci hasło obrona, to one wiedzą jak reagować, co robić, a takim, które nie miał do czynienia ze sportem, trzeba wszystko od początku tłumaczyć. Przede wszystkim piłkarze mają sprawne nogi, co jest bardzo ważne w koszykówce, czyli już mamy mocny fundament, dobra praca nóg. Do tego się popracuje właśnie nad rzutem, nad techniką rzutu i to wszystko połączy, to naprawdę fajnie to zaczyna wyglądać. Zastanawiam się nad taką polską mentalnością. Jak ja sobie pracowałem, ja, bo ja pracowałem zdalnie za granicą w, w różnych firmach, i mi się wydaje, że Polacy mają przynajmniej z moich doświadczeń tak wynika, że Polacy ciężej pracują niż ludzie za granicą. I zastanawiałem się, jak wyglądały twoje doświadczenia, bo ty jednak byłeś troszeczkę, troszeczkę w innym środowisku. <laughs> Zdecydowanie innym środowisku. Zastanawiałem się, czy zauważałeś jakieś właśnie takie, takie aspekty, które wyróżniały cię gdzieś na, pomiędzy tymi zawodnikami. Czy było coś inaczej przez to, że pochodziłeś z Polski coś? coś Lepiej, albo coś gorzej? Wiesz co... By, było no, tak na przykład, że byłeś gotowy pracować więcej, albo rzucać tak, dłużej? Tak, na pewno, na pewno. jeśli chodzi o tą pracę, bo tak jak wcześniej wspominałem, trafiłem do najlepszych trenerów, więc chciałem wyciągnąć jak najwięcej od nich. Ok, gdybym sobie trenował po pół godziny dzień przed treningiem, po treningu, to nie dostałbym tej wiedzy, którą dostałem. Po drugie, ja wiedziałem, że to jest moja życiowa szansa, bo... Miałem trzyletni kontrakt, trzy lata tam spędziłem, ale nie wszyscy mieli tyle możliwości. Byli zawodnicy, którzy przyjeżdżali, podpisali dziesięciodniowe kontrakty, znikali. Byli tacy, którzy byli tylko na obozach i byli Czyli to zwalniali. było duże wyróżnienie, że podpisałeś na trzy lata od razu. Tak, to było bardzo duże wyróżnienie i to był, trzeba pamiętać, to był gwarantowany kontrakt. Więc co by się nie działo, gdybym został zwolniony po miesiącu czy dwóch? I tak musiałbym dostać te pieniążki, które mi zaoferowano. Wow, to a oni naprawdę mocno w ciebie wierzyli, to jest niesamowite. Mocno, tak, co? tak, dlatego no, ja mega się cieszę, że, że, że mogłem przeżyć to, co przeżyłem. Niektórzy mówią, że tylko trzy lata, prawda? a tak jak wcześniej wspominałem, tam byli zawodnicy, którzy mieli dziesięciodniowe kontrakty, byli zawodnicy, którzy na dwa dni przyjeżdżali i już się tym cieszyli, że mogli to zobaczyć, jak to wygląda, porozmawiać z trenerami. Nawet, nawet taki jeden trening z trenerem NBA potrafi tyle zmienić psychicę psychice takiego zawodnika. W taką, dać... ta pewność siebie, nie? Dokładnie tak. A to jest, to jest naprawdę w koszkówce bardzo ważne. Co było dla Ciebie takim najważniejszym momentem, jeśli jak grałeś w NBA? Co, 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 wspominasz jako, co, co wspominasz jako taką najważniejszą rzecz, którą Ci się udało tym zrobić? Albo której doświadczyłeś, niekoniecznie musiało Ci się udać to zrobić? Wiesz co? No, to, że w końcu ktoś nade mną pracował indywidualnie, chociażby na tej siłowni, to było coś niesamowitego. Ja mogłem przez ten okres, który tam byłem, nauczyć się tego, jak dbać o swoje ciało, jak odpowiednio trenować. Był już taki okres, że ja potrafiłem sam sobie rozpisać cykl treningowy i wiedzieć, jak go wykonywać, jak pracować. Nie potrzebowałem już trenerów. Więc ta wiedza, wiedza za, zaowocowała. To, to, to było bardzo fajne. A przede wszystkim spełniło się moje marzenie. Tak jak wcześniej mówiłem, biegałem obok tych gwiazd, których chłopak w plakaty miałem na. na nad łóżkiem, których podziwiałem, wiesz, z ekranów, w filmach niektórzy grali i nagle są kumplami w szatni. Um, jak słuchałem tego podcastu Twojego w Onecie, to powiedziałeś, że niektórzy z tych że różnie ci zawodnicy się zachowywali i że niektórzy z nich byli nawet trochę odklejeni. Niektórzy z nich swoją drogą mieli też obstawę ochroniarzy, co było dla mnie też zaskakujące. Tak, no to, jest, to jest inny świat, to jest inna bajka. Tam się pojawiają ogromne pieniądze, które niektórych mocno zmieniają. Niektórzy szybko je potrafili roztrwonić. Grałem w tej niższej lidze, w D-League, jak grałem. Mhm. Grałem z zawodnikiem, który w przeciągu swojej kariery NBA zarobił 80 milionów dolarów, i grał tam, bo nie miał co jeść. Więc no... Nie, nie słuchał na Rookie Orientation program nie nie, nie, nie słuchał, zdecydowanie nie słuchał, no. Więc wiesz, no, mocno się chłopakom odklejało, jeździli drugimi samochodami, był okres y, zawieszenia takiej... Y ligi i oni musieli jechać do Europy, żeby zarobić na, na rachunki. A miałeś z nimi jakąś taką głębszą komunikację? Rozmawialiście na ten temat? Albo wiesz, z jakiego powodu podejmowali takie decyzje? Czy to jest po prostu tak, że oni im się wydaje, że oni są już teraz niezniszczalni, mogą sobie kupić cztery Bugatti takiego samego koloru i nic im się nie będzie działo? Wiesz co? Im się wydaje, że... że... To nie jest pierwszy i ostatni kontrakt. Oni nigdy do tego tak nie podchodzili. Zaraz będzie kolejny, kolejny, kolejny. I, I tak do tego podchodzili. Tylko przychodzi taki moment, że za chwilę nie ma tego kolejnego i coś... Pojawia się problem. Mm -hmm. To jest niesamowite, że ludzie w, te, w ten sposób do tego podchodzą. Mi się wydaje, że ja tak sobie to wyobrażam, że gdybym dostał taki kontrakt, to pierwsze, co zastarałbym się zbudować właśnie ten fundament, żeby mieć bezpieczeństwo i spokój i dopiero później, jak robisz sobie więcej, to możesz się wyrobić. No widzisz, to ty, ty tak myślisz, a... Yy, przykład kolegi, który z Phoenix właśnie młody trafił, yy, podpisał kontrakt roczny za 5 milionów, yy, wydał wszystkie pieniądze na dom i samochód. I ja mówię: No, a co dalej? Co jak nie podpisze drugiego? Nie, spokojnie, podpisze drugi. Mówię: Stary, musisz uważać, nigdy nie wiesz, co ci przyniesie przyszłość, coś się wydarzy i nie będziesz miał drugiego kontraktu. Kontuzja wyśmiał, nawet, nie? Tak, wyśmiał mnie i właśnie była sytuacja. Naprawdę, to był talentowany zawodnik. Podczas jednej z akcji chciał dokonać wsadu nad weteranem przeciwnej drużyny. Ten na to nie pozwolił brutalnie go sfalo. Po prostu podbiegł i popchnął go. Mhm. On upadł, złamał rękę w nadgarstku. Zaczęła się rehabilitacja. Nie i... trenował tak jak ty później po rehabilitacji. Nie, nie, ale też przyszedł do mnie i mówił: Stary, teraz rozumiem, co chciałeś mi przekazać. Miałeś rację, nie? I... Czyli cieszę się, że do niego dotarło później, ale dotarło... Lepiej później na... niż wcale. Tak, na szczęście później podpisał kolejny kontrakt. Tak, że... Ty nie miałeś takich problemów z kontuzjami? Jakoś udawało ci się tego uniknąć? Wiesz co, tak, całe szczęście. Jakieś tam drobne urazy, złamanie palca czy, 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 czy nadgarstka gdzieś tam się zdarzyło, bo, bo niefortunnie upadłem, ale jakichś takich poważniejszych kontuzji i kontuzji na, na, na szczęście nie miałem. Teraz chyba po zakończeniu grania mam więcej kontuzji niż jak podczas grania. To, to co robisz, że ci się zdarzają teraz kontuzje? Wiesz co, nie potrafię siedzieć na miejscu ciągle, ciągle gdzieś tam aktywnie, siłownia, gdzieś tam granie, granie w kosza, rowery. Bieganie. Więc... Jak teraz grasz w kosza, to jesteś w stanie być, bawić się tym, czy włączać się od razu to, to, to samo, co miałeś kiedyś turborywalizacja i grasz na Maksa? Wiesz co nie, no teraz potrafi się bawić. Oczywiście, że jak ktoś mnie tam podrażni, chce, chce pokazać mi swoją wyższość. No to mu pokazuje, że nie, nie, to jest twoje miejsce. Opanuj się i staram się jednak pokazać, że, że jeszcze mimo wieku potrafię, potrafię grać w tą koszykówkę. Ale fajne jest to, że następnego dnia wstaję. Nie muszę iść na kolejny trening, nie muszę dalej udowadniać tego i to, to, to jest fajne. Że... Męczyło cię w takim razie to życie profesjonalnego sportowca, bo to jest bardzo intensywny okres w życiu? Tak, wielu ludzi, to znaczy nie to, że mnie męczyło, tylko to jest bardzo ważny okres. Dużo ludzi tego nie rozumie. Często gdzieś tam słyszałem, o, podpisał taki kontrakt, a za jeden mecz w tygodniu takie pieniądze dostaje. My tylko widzimy tą końcówkę, te kibice widzą tylko końcówkę, ten mecz, a to co się dzieje, jak wyglądają przygotowania, ile wysiłku na nas to kosztuje, zdrowia przede wszystkim. I tak jak wcześniej wspominałem, my mamy krótki okres na to, bo później przychodzi taki moment, że niestety głowa chce, ale nogi już nie nadążają, nasze ciało potrzebuje więcej czasu na regenerację. Z wiekiem. I, dokładnie, tak. I później, później już nie masz tej, tej, tej takiej, takiej przyjemności. Czyli w, w momencie, kiedy tam grałeś, nie było za bardzo czasu na jakiekolwiek życie personalne. Głównie grałeś, żyłeś koszykówką. Tak, ja głównie żyłem koszykówką, ale oczywiście no, gdzieś tam było było troszeczkę tego wolnego czasu. Gdzieś. A oni jakkolwiek naciskają na to, żebyś ty miał jakikolwiek work-life balance, tak zwany, jak to się mówi, czy raczej ciśną cię. Bo na przykład jak słucham sobie wywiadów z Kobim, to Kobi był. Kobe mówił, że nawet na wakacje nie jeździ z zawodnikami, że on tylko trenuje i tylko tego tylko obchodzi. Wiesz co, no, kiedy ja profesjonalnie grałem, no to ja też moje wakacje, to, to, to był wybór miejsca, gdzie, gdzie będę miał warunki do trenowania, gdzie będę mógł gdzieś pobiegać. Dopiero później patrzyliśmy na, 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 na resztę rzeczy, więc wszystko było podporządkowane pod koszykówkę, ale no jest ten balans, trzeba znaleźć. Dużym zaskoczeniem dla mnie było to w Stanach, gdzie trenerów tak naprawdę nie interesuje, co ty robisz w wolnym czasie. Ty masz przyjść i być gotowy na treningu. I pamiętam tak jak dzisiaj, jak graliśmy mecze z Lakersami w LA, a później był z Clippersami. I po meczu trener mówił chłopaki idźcie się wyluzować idźcie do baru do, na dyskotekę odprężcie się. To było dla mnie wow. Jak to, sportowcy do, ba do, do baru? Klubu, tak, sportowcy do baru, do klubu. Zaraz będzie fera. Gdzie w Polsce w Polsce tak było, że jak się pojawiliśmy w klubie i w, do, na dyskotekę poszliśmy i ktoś z klubu się o tym dowiedział, no to zaraz były kary finansowe. Tak. Aż tak. Czyli tak, kompletnie tak. odwrócone Odwrócone, radia. dokładnie. I, i, I dużym zaskoczeniem było dla mnie, kiedy stałem przy barze, spałem gasolem, przyszedł trener. No modaty ty co, nic nie piesz? Nie, trenerze... Skok... Nie, no musisz się napić drinka, zamówił drinka, podał mi go. Mówi, no musimy się razem napić. No to było dużym zaskoczeniem. Bo ty stronisz od alkoholu, nie? To znaczy, wiesz co, no tak jak wcześniej mówiłem, sobie zdawałem z tego, jaką szansę dostałem i przez okres, kiedy byłem w Stanach, nie piłem alkoholu poza wakacjami, jakieś piwko, jakiś drink się, się zdarzył i też, też było, dochodziło do takich niemiłych sytuacji, kiedy pojawiałem się w Polsce, gdzieś, gdzie, gdzie ktoś mnie namawiał na alkohol, ja mówię, nie piję, o gwiazdeczka, już mu odbiło, nie chce się z nami napić. Starzy koledzy, kiedyś piliśmy, teraz nie pijemy, ale ja wiedziałem, gdzie jestem. Po co tu jestem, i starałem się z tego wycisnąć i ile się da. To jest po prostu niesamowite. Ze mną się nie napijesz, tak. jakby co, co, co tyle. Jesteś lepszy od nas, że teraz nie chcesz pić? a też coś takiego słyszałem, bo ja tak. w ogóle nie piję alkoholu i ty no. cały czas z tym się spotykasz. Albo się nic nie powiedzą, ale się na ciebie dziwnie patrzą i to tak. jest ten gość, co nie pije. No już więcej piję? się nie zaproszą na imprezę. A propos, a propos alkoholu, yy, fajna sytuacja, kiedy grałem na Litwie, poszliśmy, yy, poszliśmy do. spotkać się u jednego z kolegów. Oczywiście tam jakieś piwko wyciągnęli, jakiś alkohol, a ja przyszedłem z butelką Kubusia. Oj, co ty nie pijesz? Nie, 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 ja tu mam swojego Kubusia, piję Kubusia. Okej, okay. kolejna impreza, przychodzę, stoją napoje plus Kubuś. Dzisiaj pijesz z nami. Mówię, nie, nie piję. No zobacz, mamy Kubusia do kieliszków, był lany Kubuś dla mnie. No I to jest, to jest szacunek, co? Tak, to jest szacunek. Bycie zaakceptowany przez grupę. Tak, ale wróciłem później do Polski. Trafiłem na jedną z imprez, gdzie poszedłem z kubusiem. Na drugą już nie byłem zaproszony. Mm, I pewnie się, się z mnie na tej drugiej, że o, gościa z kubusiem nie ma już na tej imprezie. <laughs> nie wiem, no i wiesz, ja tak jak mówię, ja miałem inne cele. Poza tym nie da się ukryć, że, że no, spożywanie alkoholu powoduje, że twój organizm też. Twój organizm i twoja głowa się zachowuje w dziwny sposób, więc tak, trzeba tak, uważać. głowa, ale wiesz, y... usłyszałem właśnie podczas tego Rookie Orientation, że takie wyjście na imprezę powoduje, że cały tydzień treningów jesteś w plecy. Czyli zasuwasz ciężko, przychodzi weekend, zerujesz to, zasuwasz ciężko. Więc ja nie chciałem tego robić, chciałem iść do przodu. To jest marnotrawstwo czasu w, w przypadku tego, jak się trenujesz tak intensywnie. Dokładnie, dlatego zrezygnowałem z czegoś. I nie żałuję. No dobra, ale już pocisnęliśmy po Polsce i po polskiej mentalności i po tym, że ludzie nie akceptują, jak nie pijesz alkoholu, coś musi być w takim razie takiego w Stanach, co zauważasz i że jest to gorsze niż w Polsce. To znaczy, wiesz co, czy gorsze? Na początku mnie drażniło, kiedy wsiadałem wind do windy i cześć, jak się masz. Hałarium. No, tak. I, I czasami i nie trzeba im w ogóle odpowiadać, a my w Polsce od razu odpowiadamy na hałarium, bo w Polsce, jak ktoś tak. się zapyta, co u ciebie, to wiadomo, że musisz odpowiedzieć. Tak, tylko wiesz co? Y, drażniło mnie też to, że nieważne, że gościowi spalił się dom, nie wiem, ukradli mu samochód, on ci powie, tak, wszystko w porządku, wszystko fajnie. I na początku było to dla mnie takie troszeczkę fałszywe, takie, nie do końca czułem się z tym dobrze. Ale teraz, kiedy wchodzę do windy w Polsce i jedziesz 15 pięter i nikt nie powie, nie odezwie się do ciebie słowem, to sobie myślę, kurde, to jednak było fajne. Coś, co kiedyś mnie drażniło, teraz mi tego brakuje. Tak, ale w Polsce z drugiej strony nie możesz zrobić tego samego, bo jak zaczniesz gadać do tych ludzi w windzie, to, to też jest trochę dziwne. Tak. Więc ciężko to zbalansować, co zrobić w Polsce w tej windzie. To jest chyba, tak, to Myślę, że to jest taki case, który dla wszystkich jest kłopotliwy. Jak jeśli jedziesz tą windą i stoisz z tymi ludźmi, to jest zawsze jakieś takie niekomfortowe. co I z reguły ludzie od razu... Tak, no ale widzisz, a tam nie ma, nikt nie myśli o tym, po prostu wchodzą, często co słychać i no z perspektywy, wiesz, ja mam tak, że mój wzrost, no to zawsze ktoś mnie zaczepi, ktoś zapyta, a zmieścisz się do tej windy, a ile masz wzrostu, a jak sobie z tym radzisz, więc ja tutaj nie narzekam, zawsze ktoś ze mną porozmawia. Tak, tak, dla ludzi, którzy słuchają, Cezary jak jechał ze mną windą, to jechał trochę schylony. <noise> Więc to, to jest po prostu niesamowite. I, I dla mnie, bo ja wiem, że ty już masz dość słuchania o tym, ale ja byłem zaskoczony, jak wysoki jesteś. Ja wiedziałem, że jesteś wysoki, ale nie myślałem, że jesteś aż tak wysoki. Po prostu tak rzadko się spotyka tak wysoką osobę, że ciężko sobie to zwizualizować, jaka to będzie różnica. Hmm. No jest. Nie, niewielka różnica między nami, ale jest. różnica. Ale to też jest plusem. Wiesz, kiedyś, kiedyś mi to przeszkadzało, bo, bo ciągle byłem wytykany palcami, ciągle mówimy, Ale teraz... Uważam, że to jest mój atut. Po pierwsze, dobrze go wykorzystałem przez te 20 lat, ale też e, wielu sportowców, e, nawet mogę powiedzieć na przykładach moich kolegów z koszykówki, którzy kończą swoją karierę, przygodę z koszykówką, są zapominani. A ja chcąc nie chcąc, zawsze zwracają na mnie uwagę. A jeszcze... no nie da się na ciebie nie zwrócić uwagi. No, no właśnie, a jeszcze jak pracuję z dziećmi, to już w ogóle jest fenomen. Kiedy się pojawiam. Wystarczy, że podniosę tylko rękę w górę, zbijesz piątkę i od razu jest rządek, kolejka, ja też, ja też. I, i, i tak przełamujemy pierwsze lody i przechodzimy do rozmów, do treningów. Tak, to jest niesamowite. Tak samo musi być ciekawe, jak umówisz się na jakieś spotkanie gdzieś z kobietą, która też nie jest jakiegoś super wysokiego w, w, wzrostu i to to musi być też specyficzne doświadczenie. A l... Co? Moja żona ma 1,80 m, więc do malutkich nie należy, więc, więc jest ok. Tak, um... I jakie masz plany, jeśli chodzi o Twoją fundację? Co byś chciał jeszcze zrobić? Wiesz co? Kurczę, planów jest pełno. Mm -hmm. Problem jest z czasem. Na pewno w tym roku będziemy otwierać kolejną placówkę Akademii. To jest jeden z punktów. Drugi, chciałbym właśnie taką wewnętrzną ligę stworzyć, żeby nie było tej presji na wynik, że... Często trenerzy się tłumaczą tym, że okej, okay, musimy wygrywać, bo jeśli nie wygrywamy, to nie ma sponsorów, nie ma dotacji z miasta, ja to rozumiem, ale na przykład jak tworzyłem te turnieje, dalej oni siedzieli w tej mentalności, że trzeba wygrywać, pokazywać. Nie, chcę, żeby był turniej, na który przyjeżdżają dzieciaki, które się rozwijają, robią progres, robią postęp i, i, i na, na tym mi zależy, a też też chciałbym właśnie stworzyć coś, gdzie, gdzie, gdzie przygotowywać tych zawodników, którzy jeszcze grają do tego, co mogliby robić po, po, po zakończeniu kariery, ewentualnie gdzieś właśnie pomóc im otwierać swoje oddziały, gdzie, gdzie mogliby by trenować, pracować z dzieciakami. A co z y, zawodnikami, którzy lubią wygrywać? Co z zawodnikami, którzy lubią wygrywać? Ja jestem na przykład takim zawodnikiem, że jakbym jak przyjechał na jakiś mecz, to ja bym chciał wygrać, bo dla mnie to jest jedyny sens meczu. Jakby wiadomo, że to jest frajda, no dobrze, ale ale, wygrać. No dobrze, ale zakładamy, że mamy 15 zawodników. Powiedzmy, nie będzie czterech kwart, tylko będą trzy, że każdy piątką. Albo zróbmy zasady, że każdą kwartę gramy inną piątką, a czwartą wybieramy najlepszy skład. I nie, nie ma problemu, żeby każdy mógł pograć. A nie, że... Wiesz, siódemka gra cały mecz, a reszta wejdzie na 2-3 minutki i siada. Okej, okay, czyli to o to, o, o to ci chodzi, żeby, tak. żeby wszystkich zaangażować, żeby wszyscy mogli się sprawdzić i żeby wszyscy nabrali troszeczkę doświadczenia. Tak, tak, to wiesz, ja nie mówię, że teraz mamy zapomnieć tutaj o rywalizacji czy coś, no bo dzieciaki też to lubią, tak, tak, tak jak mówisz, no chcą wygrywać. I pytanie, czy na pewno dzieciaki chcą wygrywać, czy to bardziej nie rodzice, my zaszczepiamy w, to, w nich tą rywalizację, że trzeba wygrywać, trzeba być najlepszym, trzeba iść do przodu. Hmm. Jak myślę o sobie, to ja lubię wygrywać. Dla mnie to jest takie wyładowanie takiej zdrowej agresji. Bo to, to jest jedno takie przekomarzanie się z tą tak, drugą Dlaczego lubisz wygrywać? Teraz to, to definiujesz. Ale mając 10 lat, ty tego nie wiedziałeś. Ktoś ci powiedział, że trzeba wygrywać. I z twojego doświadczenia wychodzi na to, że niekoniecznie dla nich to jest ważne? To znaczy, wiesz co, nie. No ja myślę, że to, to, jest, to jest na pewno w jakimś stopniu ważne. Tylko trzeba rozgraniczyć ten wiek, kiedy to musi być ważne, na to zwracam uwagę. A okay, ale... to jest tylko zabawa. Tak, dokładnie. No, przecież nie będziemy teraz z dziecią ośmioletnim robić presję, że one mają wygrywać, mają być najlepsze. Nie, one mają się bawić, one mają robić progres, z każdego dnia chcieć stawać się lepszym zawodnikiem, żeby po sezonie móc powiedzieć, ok, fajnie przepracowałem ten rok, w przyszłym roku nie wiem, nauczymy dzieciaka łapać piłkę, w następnym roku chcemy nauczyć dwutaktów, w trzecim kolejnego elementu, kolejnego i tak, żeby szło do przodu. A nie, ono wygrywa, a nie potrafi poprawnie rzucać rz I później się jakby orientuje tylko na to, żeby wygrywać i nie, do, nie, do, nie dopiesza tych aspektów, o których Dokładnie. mówisz, tylko robi wszystko, żeby wygrać i wykorzystuje te swoje najmocniejsze strony i robi się takim troszeczkę upośledzonym zawodnikiem. I tak, i, i to może wystarczyć na etapie, nie wiem, wieku 12, 13, 14 lat, ale kiedy trafi do seniorskiej koszykówki, gdzie on świetnie robił tylko dwutakt, nie uczył się rzutu z dystansu, nie uczył się rzutu za trzy bo mu to było niepotrzebne i nagle w seniorskiej koszykówce okazuje się, że ten dwutak to za mało. Teraz trzeba się nauczyć tego, tego już jest za późno. Czyli dla ciebie, bo w Stanach jest teraz sporo mowy o tym takim tak zwanym participation trophy, czyli że wszyscy grają i wszyscy dostają nagrody dlatego, bo wszyscy grali i dobrze się bawią. Jest dużo osób, które mówią, że to nie, tak nie powinno być, bo jedna drużyna musi wygrywać, żeby ludzie dostawali informacje, czy zrobili coś dobrze, czy źle. Ale z tego, co ty tłumaczysz, to ma sens do pewnego wieku, żeby rzeczywiście nagradzać wszystkich po prostu za to, że się bawią i że się rozwijają. Dokładnie, żeby je motywować do, 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 do działania, żeby nie było tak, że okej, okay, przegrałem jeden mecz, drugi powie, o kurde. Ja się nie nadaję, ja rezygnuję. A czasami jest tak, że jego ciało się do, dopiero później rozwinie i dopiero później się zorientuje, że może być dobre. Dokładnie tak. I to, to, to miałem, na, mogę powiedzieć na własnym przykładzie, kiedy grałem w juniorach starszych, był chłopaczek, który dominował fizycznie. No odbijaliśmy się od niego, robił z nami co chciał. Ale jak trafiliśmy do seniorskiej koszykówki, gdzie nagle my podróżliśmy, my załapaliśmy tej tężezny, popracowaliśmy trochę na siłowni i nagle wiesz, koleś wpada w nas i on się odbija. Ej, co jest? I pojawia się problem i on wtedy czuje się bezradny, mhm. bo nie ćwiczył innych elementów, wykorzystywał tą siłę. Okej, okay, o tym nie myślałem. Ja zawsze byłem za tym właśnie, żeby zawsze cisnąć na to, żeby jeden team wygrywał i żeby pokazywać dzieciom, że to o to w tym chodzi. Ale to, że ja lubię słuchać argumentów z drugiej strony odnośnie jakichś moich przekonań właśnie, nie, nie słyszałem ani jednego argumentu, który by mnie przekonał. Natomiast to, co teraz powiedziałeś jak najbardziej mnie przekonuje, jak najbardziej ma sens, żeby w ten sposób do tego podchodzić. Że nie trzeba zawsze cisnąć na wygraną. I też nie wiem, jak to programuje dzieci właśnie w takim młodym wieku. Czy, czy ta taka agresja, czy one w ogóle mają w sobie tyle agresji, to ja nie jestem pewien. Nie, nie pracowałem z takimi dzieciami. No, no właśnie, to, to my to rośli narzucamy. Czy to jest trener, czy to robi rodzic, czy, czy jakiś opiekun, no to, to... Dzieci... dzieci chcą się dzieci... bawić. Tak, kiedyś usłyszałem, że dzieci są jak taka czysta kartka. Czysta kartka papieru. I to, co my tam na niej zapiszemy, to utkwi w ich głowach. I trzeba być mega, mega uważny na to, co, co my tam zapisujemy. Dokładnie tak. Um, czy jest coś, o czym dzisiaj nie powiedzieliśmy, a chciałbyś wspomnieć? Kurczę, nie wiem, nie wiem. To jak, jak, to jak nie, to powiedz jeszcze ludziom, gdzie mogą Cię znaleźć w internecie, jeśli chcą szukać Twojej fundacji albo czegokolwiek o Tobie. Prosta sprawa, wystarczy wpisać Fundacja Cezarego Trybańskiego, tam wyskoczą strony, tam, tam się dowiecie, co robimy, jak działamy. Robimy obozy też koszykarskie, wakacje. W przyszłości planujemy rozwinąć oferię. Niestety w tym roku już nie mamy miejsc, mimo że się nigdzie nie ogłaszaliśmy, szybko się to zapełniło drogą pantoflową, się, się rozeszło. Stąd też gdzieś pomysł, żeby, żeby rozszerzać, żeby więcej tych w okresie wakacji tych obozów było. Ale doba jest krótka. Ja nie jestem w stanie się rozdwoić. Czyli więc... szukasz w takim razie osób do pomocy? No właśnie tak jak wspominałem, tutaj myślę właśnie o byłych zawodnikach, żeby im stworzyć takie miejsce, pomóc im się odnaleźć po tym, jak kończą przygodę z Czyli jeśli słuchają tego, to się mają do ciebie odzywać? I... Pewnie, ja jestem chętny do rozmów, do, do, do spotkań. Fajne jest to, moim zdaniem, że robisz taką fundację i że to wychodzi, bo jak słuchałem sobie i podcastu z tobą, jak teraz z tobą rozmawiam, to wychodzi z ciebie właśnie, że ty nie jesteś ani jakoś super mocno ci nie interesują pieniądze, ani jakiś taki super agresywny i skupiony na sobie nie jesteś, tylko po prostu robisz to z pasji i teraz też dzielicie tą pasją i robisz fundację i starażasz dzieciaki tym i to jest, moim zdaniem, na maksa fajne i dobre wiesz, dla społeczeństwa. Wiesz co, gdzieś ostatnio, ostatnio u, 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 przeczytałem taki cytat, że jeśli się skupiasz za mocno na pieniądzach, to sukces nie przyjdzie. I zacząłem to analizować i powiem szczerze, że ja kiedy grałem w koszykówkę, nigdy nie, nie myślałem o tym, okej, okay, ja muszę teraz zarabiać, bo to by było złudne, bo trenujesz rok, nie zarabiasz, drugi rok nie zarabiasz, trzeci, no to powiesz, kurde, ile jeszcze mam czekać, kiedy zacznę zarabiać. A mi po prostu na tyle to sprawiało frajdę, że ja to robiłem, robiłem, robiłem. Byłem wyrzucany z jednego klubu, nie było dla mnie miejsca, szedłem do innego, w amatorskich liga grałem, po prostu to kochałem, lubiłem to, i sprawiało frajdę i korzystałem z tego. I zbierałeś doświadczenia. No, i żeby być w coś takie naprawdę dobre, na, na, naprawdę wysokim poziomie, trzeba to lubić. Nie ma, nie ma możliwości, żeby być motywowany pieniędzmi, chyba że masz jakąś super trudną sytuację i to rzeczywiście jest na maksa potrzebne, ale inaczej to zawsze wychodzi z pasji i z tego, że, z tego, że ty to lubisz i że wracasz z treningu i myślisz o tym później. I to, 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 że o tym myślisz, analizujesz, co zrobić, też wpływa na to, że jesteś lepszy na następnym treningu. Tak, tak jak wspomniałeś. Uważam, że trzeba to lubić, trzeba być autentycznym w tym, co się robi, i, i ludzie to zauważą i docenią. Pięknie powiedziane na zakończenie. Bardzo Ci dziękuję. Dzięki, dzięki. Siemanko. O teraz specjalnie dla Was będę nie nieprzygotowany nie dwa, a trzy razy w tygodniu. Nowe podcasty we wtorki, czwartki, niemdziele, o 19. Pozdro.